I dzień dobry wszystkim, witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy już live, jesteśmy już online w pięknym składzie graczy. Ze mną są wspaniali gracze i wspaniali goście, gdyż dzisiaj będziemy grać nietypową sesję w Warszawie w latach 30. Ubiegłego wieku, bo w sumie zaraz będziemy mieli już lata 30. wieku. I ze mną jest tak, zacznę od jedynej kobiety w towarzystwie, czyli pode mną jest Aine, z Aine Universe, Uniwersum. Szukajcie przez V, bo przez W nie znajdziecie. Bardzo polecam, dużo treści odnośnie i ze Wuktulu i też innych systemów. Ostatnio było dużo smoczków i smoków, więc serdecznie polecam. Po mojej tej stronie, czyli lewej, waszej też lewej, jest nasz wspaniały, skrajnie poczytalny Adrian. Jest to ja. Poza tym, że jest właścicielem jednego z najbardziej bajecznych wąsów w fandomie, to też prowadzi bardzo ciekawe sesje, bo miałem okazję zagrać wczoraj jedną. I no, zna się na tych RPGach, ma głowę na karku i widać, że jeszcze nie oszalał od tych szaleń. I ponoć dobrze gram NPC-ów kobiety. Tak. Potwierdzam. Możecie to zobaczyć na YouTubie u Adriana. Tak, możecie to zobaczyć u mnie na YouTubie, potwierdzam. I w prawym, po prawej stronie, na prawym skrzydle jest Vesper. Vespera możecie znać m.in. z kanału Fileusa, jak i z kanału Vespera. I dokładnie. Vesper jest dobry zapalonym wieczór. RPGowcem. I lubi jeść pyzy. Tak, ale to różdżowe tylko. Jedyne prawdziwe. I dzisiaj mamy szczególną drużynę, gdyż wszyscy mamy okulary. Tak. Czekaj, teraz anime błysk, anime błysk. Nie umiem. A dzisiejsza sesja będzie też w ramach małej promocji dla Warszawy, Straconego Miasta. Tu mogę opowiedzieć krótką historię. Gdy dowiedziałem się o tym, że będzie to podręcznik Warszawa Stracone Miasto, pomyślałem, warto odwiedzić Warszawę, pozwiedzać, cokolwiek się dowiedzieć o niej. Szczególnie, że w życiu byłem w niej raz wcześniej, albo dwa. I pozwiedzałem, pochodziłem i jak tak poznałem też trochę historii Warszawy, to najbardziej mi się spodobał pewien budynek. I ten budynek będzie dzisiejszym głównym bohaterem. Obecnie jest to Hotel Warszawa, a dawniej był to Drapacz Mur Prudencji. Przeniesiemy się do Warszawy. Do roku 35. I przybliżę wam trochę rzeczy. Nakreślę scenę. Gdyż wybudowany w stylu Art Deco w latach 31-33 Drapacz Chmur Prudential miał się wyróżniać i dominować w krajobrazie Warszawy, górując wysokością nad okolicznymi budynkami. Wybudowany w miejscu starego skrzydła szpitalu imienia Dzieciątka Jezus, który działał tam do 1901 roku. Początkowo planowano 11 pięter, jednak w ostatecznym rozrachunku wybudowano ich 16, a wysokość budynku sięgnęła 66 metrów. Tajemniczy budynek mieszczący biura Towarzystwa Ubezpieczeniowego, też inne pomieszczenia biurowe, a na wyższych poziomach ekskluzywne apartamenty z widokiem na całą stolicę. Widok niezapomniany, lecz dostępny jedynie dla nielicznych, więc możliwość odwiedzenia jednego z wyższych pięter mogła być tylko marzeniem. Marzeniem, które mogło się spełnić dla waszej trójki, gdyż Róża została poproszona o przypilnowanie apartamentu wuja Leona na czas jego pobytu w sanatorium w Jastrzębiu-Zdroju. Dziwna to była prośba, gdyż wuja nie widziałaś od ostatnich uroczystości rodzinnych, ale chyba z tobą miał najlepszy kontakt z całej rodziny. To znaczy, takie miałaś wrażenie, że z tobą przynajmniej rozmawiać z człowiekiem. Wuj Leon nie był zbytnio lubiany. Może to przez pieniądze. A może przez to, że był zgryźliwym starszym panem. Apartament natomiast mieszczący się na 15 piętrze budynku
wyposażony w 2 salony, w 2 sypialnie, 2 łazienki i gabinet, był szczytem luksusu, jaki można sobie by było wyobrazić, a widok przez okna przedstawia wam całą panoramę Warszawy. Z gramofonu jakiegoś znaleźli się jakieś płytę, leci spokojna muzyka. Dodatkowo ułatwienie, żeby nie wchodzić, oczywiście po schodach są zamontowane 2 windy, jedna większa w skrzydle zachodnim, obsługiwana przez operatora windy, druga natomiast przyciskami, gdzie trzeba sobie samemu radzić. I ja wam, moi drodzy, podeślę plany budynku, raczej plany waszego piętra, choć tak naprawdę piętra od 7 do 16 wyglądają praktycznie identycznie pod względem planu budynku. Tutaj, moi drodzy gracze, zadam wam pytanie. Albo nie zadam wam pytanie, po prostu bezczelnie wam wyślę 2 plany. Pierwszy z nich jest oryginalny. Drugi z nich jest przerysowany, żeby był łatwiej dostępny dla was. Ja nie wiem, który jest który. Nie zgadnę. Ten na blue screenie chyba jest przerysowany. Myślisz? Nie, no o czym ty mówisz? Ten biały jest przerysowany. Jak przerysowany, czyli jest tego za dużo, bo jest prze. Znaczy się generalnie to jest patent taki, że jak ja patrzę na ten pierwszy plan, to dostaję blue screena. Nic z tego nie rozumiem. Tak, to wszystko jest. Potwierdzę niestety, że jak wczoraj... Wczoraj? Wczoraj rozkminiałem nad tym planem, to mnie zaczęła głowa boleć po pół godzinie. Ojej. No nie jest to zbytnio przeciwpożarowe, widzę, zrobione, chociaż... Dlatego ja go trochę uprościłem na potrzeby chwili. Jesteśmy wdzięczni. Natomiast już przedstawię obydwa plany też naszym widzom, tak żeby mogli sobie zobaczyć. Chciałbym doprecyzować, w zachodniej części, tak, jest ta winda obsługiwana, tak, towarowa? Tak, tak. Znaczy ona jest obsługiwana i... czy ja powiedziałem towarowa? Możliwe, że tak. Jest większa, tak? Czy... Tak, jest większa, ale jakby żadna z nich nie jest taką typowo towarową, tylko raczej są przystosowane do też ludzkich potrzeb. Czyli nie jest to zwykła metalowa klatka, ewentualnie drewniana, tylko mają jakąś ładną boazerię drewnianą. Ten pan, który tam stoi, chłopiec młodszy od was, windowy, dzielnie sobie radzi, naciska poszczególne guziki i winda jedzie w górę lub w dół. Natomiast wy możecie się znajdować już w jednym z salonów, gdzie tak sobie założyłem na potrzeby chwili, żeby było trochę łatwiej was zebrać w kupę, że jesteście przyjaciółmi Róży. A jako, że ona wiedziała, że tutaj są miejsce, gdzie można przenocować spokojnie kilka osób, no to no jak to nie pokazać takiego widoku na całą Warszawę tak naprawdę, gdzie jak rozglądacie się po horyzoncie, no to spokojnie macie go oddalonego na kilkanaście kilometrów. Nic wam nie przesłania widoku. Mógłbym powiedzieć, że zawsze marzyłem o tym widoku. W moich snach wciąż Warszawa. I w końcu tu jestem. Tak wysoko. A ja sobie wyobrażałem, że to będzie lepiej wyglądać. Tak szczerze. Wielki budynek. No, tu postawili ten wielki budynek. Tak sam środek i tak. No super, no będzie wyśmienicie. Piękny widok, ale tak naprawdę to jest wielka, makabryczna bryła. Ale bryła może jest brzydka, ale ten widok, te elementy, to Art Deco w foyer. Czy ty widziałeś to w Art Deco w foyer? Moja droga, oczywiście, że widziałem i widziałem to za oceanem.
Więc to nie robi na mnie wrażenia, a nawet powiem więcej, psuje mi to krajobraz i już razi moje zmysły artysty. Wasyli, kiedy ty płyłeś za oceanem? Nie wysłałeś nawet pocztówki. To prawda, ja je przypominam zdarzyj sobie żadnej. Prawda? Nie wysłał. Może to nie był ocean, nieważne zresztą. To nie jest teraz istotne. Istotne jest to, że to razi moje zmysły. Ale i tak dziękuję tobie, Różo, za okazję do zwiedzenia tego miejsca. Teraz będę po prostu pluł na nie pod każdym możliwym względem. Ja też dziękuję, ale pluł nie będę. Nie. A jak cię kiedyś zaproszą tutaj na występ? Odmówisz? Tak, odmówię. Trzeba się szanować. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Felix, jeżeli... jak? Jak można tak? Jeżeli nie okażemy sobie szacunku, to inni będą nam go okazywać. A ja okazuję sobie szacunek, nie wchodząc do tego budynku nigdy więcej. Nawet za pieniądze. No dobra. Słuchaj, ale Bazyli, dziś jest to. Jutro zniszczą coś kolejnego dużego. A teraz zobacz, jak małe to wszystko wydaje się z góry, z 15 piętra. Patrz, ten całe miasto, ten cały kraj teraz dla nas jest do podbicia. Jesteśmy jak królowie świata tutaj. Ja zawsze wysoko mierzyłem, więc to jest dla mnie podłoga. Ja patrzę tam. Są chmury. Ale tam nie ma jeszcze schodów. Ale będą! Muszę sprawdzić na szybko, czy mam angielski? Nie wiem. Chyba nie mam. Chciałem powiedzieć, że Stairways to Heaven jeszcze nie znieśli, ale... Ale... Ja nie rozumiem. Jakby ja nie wiem, czy oni wybudują większy budynek. To jest najwyższy budynek w całym kraju. Jakby drugi to jest... W Europie? Drugi w Europie. To jest cud myśli technologicznej. Przez takie tęgie umysły inżynieryjne musiały nad tym myśleć. No, to jest cud. Ale to co, myślisz, że my już jesteśmy... zbliżamy się ku końcowi naszych myśli technologicznych, inżynieryjskich i tak dalej, że już nic większego w życiu nie powstanie? Ha! Proszę. No tu się muszę zgodzić z Bazylim. Gdyby cała cywilizacja to rozwój. Tak? Kiedyś ludzie uważali, że Ziemia jest płaska, dziś wiem, że jest kulą. Pomyśl sobie o tym. Kiedyś drewno było podstawowym surowcem i ile mogłeś znieść pięter? 2? Teraz? 15. A Bazyli jeszcze chce wyżej. No oczywiście, że chce wyżej. Tylko najgorsze jest to, że ponoć w pewnym momencie cywilizacja się cofa i obawiam się, że teraz uważają, że Ziemia jest okrągła, ale za ileś lat ludzie będą myśleli, że jest płaska znowu. Nie, no proszę cię, są dowody matematyczne, gdyby tego nie można podważyć. Nie. Może jeszcze chcesz mi powiedzieć, że przestaną w medycynę wierzyć. To lekarze nie będą chodzić. Powiem, że ja już trochę nie chodzę do lekarza. Bazyli, dlaczego? Przecież trzeba dbać o zdrowie, jakby ty jesteś artystą. Twoje ciało jest twoim narzędziem pracy. Oczywiście, że moje ciało jest moim narzędziem pracy, ale od tego mam znachorów. Bazyli, jakby... Nie wiem, ja przygotuję herbaty. Ja zaraz wracam. I poszłam zrobić herbatę. Ja już, to jest za dużo dla mnie. Powiedz mi tylko, mój drogi Bazyli, czy ty jesteś pewien, że to, co ci wkładają, to jest to, co oni ci mówią, że jest? Jak ci dają herbatkę z żeńszeniem, to jest żeńszeń? Smakuje jak spirytus, więc myślę, że tak. A, to jakbyś następny raz przyniósł trochę dla mnie, to ja mogę ci sprawdzić to. Jak gdyby... O, i teraz jednak jest co? I co z tym całym postępem i cywilizacją? Jesteś nagle otwarty na stare, sprawdzone sposoby? Nie, ja mówię, żebyś przyjął, żeby ci sprawdził, żeby ciebie nie oszukiwali za bardzo. A dobra, nie, to Róża jest taka za tym postępem. Słuchaj, postęp bardzo ułatwił mi wiele rzeczy, więc ja też jestem za nim. Z drugiej strony, im bardziej będziemy postępować do przodu, tym bardziej będzie mi to utrudniać. Ale to jest, powiedzmy, taki
wyścig zbroi. Póki co prowadzę. To najważniejsze. Tak mi się wydaje. Tak. Róża suszy. Słyszycie z kuchni właśnie dobiegający gwizd, oznaczający, że zapewne woda się już zagotowała w czajniku. Jednocześnie panowie, jako że jesteście najbliżej miejsca, skąd dochodzi inny dźwięk, rzućcie sobie na nasłuchiwanie. Na A właśnie, ja wezmę sobie kostkę. Nasłuchiwanie, gdzie jest N? Dodatkowo, tutaj. Jak zauważyliście już siedząc wewnątrz apartamentu, jest on bardzo dobrze wyciszony. Jak zarówno całe pomieszczenie, jak i poszczególny pion. Że nie słyszycie ani sąsiadów z góry, ani sąsiadów z dołu. To prawda, 88 to za mało, żebym cokolwiek usłyszał. Nie, słyszysz herbatę, słyszysz, że już tam ta woda się zagotowała, że ta zaraz róża po prostu zestawi, wleje. Mhm. Jakby nie znam alfabetu z tego wszystkiego. To jest między N, M, a N. Wiem, o. Ale nie widzę. Druga kolumna. Ej, dobra, ja słyszę. Normalny test został zdany przeze mnie. Dobrze. Ty jako artysta może masz trochę bardziej wyczulony dźwięk. Słuch. Jesteś bardziej wyczulony na dźwięki. Szczególnie pewnie na słowa pochwalne, słowa te, które cię chwalą. Być może tak naprawdę też na te ciche słowa krytyki, które dźgają jak takie małe szpileczki. Jednak tym razem to nie one. To winda. A przynajmniej tak ci się wydaje, że w miejscu, gdzie wychodziliście z windy, to gdzieś z tamtej okolicy słyszysz pukanie do drzwi. Bo tutaj wychodzą z windy, wchodzicie jakby do pomieszczenia, gdzie dopiero trzeba sobie otworzyć kluczem wejście do mieszkania, do apartamentu. Także po prostu nikt niepowołany nie mógł tutaj wejść i sobie po prostu łazić. Nie wiem, czy chcę się podzielić na razie. Tymczasem róża. Woda zagotowana. Porcelana wuja jest w bardzo dobrym stanie. Więc jakby znoszę wszystko, ustawiam filiżanki, łyżeczki, tutaj cukier, oczywiście w kostkach z takimi szczypczykami śmiesznymi. Moja babcia miała takie szczypczyki fajne do kostek, do cukru w kostkach. Dzbanuszek z mlekiem oczywiście. Jeszcze jest miód, gdyby ktoś chciał słodzić miodem. Siadam, nalewam i tak wiesz, oczywiście spódnica wygładzona, bluzka zapięta pod szyję, rączki na kolanka. No, to proszę bardzo. A jeszcze ciasteczka rozłożyłam. A jak już jesteśmy przy tym, jak pięknie jest ubrana róża, to jak wygląda? Zadajesz mi bardzo trudne pytania dzisiaj. Nie. Czy można zgłosić nieprzygotowanie? Wyciąga z siebie informacje. Róża jest dosyć młodą kobietą, taką ledwo po 20, z krótko ściętymi włosami, tak trochę na chłopięcą modłę, bo to lata 30, więc jeszcze ta moda była taka... właśnie ta spódnica i ta koszula są takie, że figura jest dosyć prosta, jest takim troszkę prostokątem. Koszula ma krótki rękaw, róża ma ciemne włosy, ciemne oczy. Taki dosyć delikatny makijaż, bo jest środek dnia, no i nie wiem, wujek, żeby jakby... No nie mogła się wymalować, bo by ktoś mógł pomyśleć, że sprowadziła sobie adoratorów, a to są koledzy, więc jest tak dziennie ubrana i w ogóle. Ogólnie taka z twarzy krzyczy skromność mysza szara. Dlatego pracuję w księgarni, bo książki są fajniejsze niż ludzie. Jak jesteśmy przy kolegach, to którego wytypowałabyś dalej? A idźmy z Bazylim. Może zakręci wąsem. Dobra, niech będzie. Też moja postać również zakręci wąsem, bo ma piękny, zadbany wąs. Poza tym, jak już mogliście wcześniej wiedzieć, Bazyl jest artystą. Taką kwiecistą duszą, ale nie pokazuje tego w ubiorze. Ubiorze nie do końca, jakby coś tam zgrzytało pod kopułką. Mianowicie ma ubrany elegancki tam garnitur,
koszulę w jakąś białą pomiętoloną, spodnie na szelkach, tak wiecie, standardowo, ale wszystko wygląda tak mocno znoszone. Pytanie, czy to jest oszczędność, czy po prostu nie zwraca na to uwagi? No, tak jak róże, no jako, że są przyjaciółmi, jest w podobnym wieku, ale jest już trochę starszy. Tak 28 lat, bliżej 30 bym powiedział. Czy coś jeszcze mogłem o nim powiedzieć? Myślę, że nie, że to będzie blondyn. Piękny, niebieski. Dobrze. A obok siedzący Felix. Ja myślę, że Felix powoli zdradza już to, że w jego rodzinie jest wielu łysych mężczyzn i mimo tego, że posiada raptem 26-27 lat, jego zakolas zdaje się większy niż u większości typowego społeczeństwa w tym wieku. Ma na sobie takie, nie wiem, to jest tu sztruksowe spodnie, tak? Z brązowym paskiem. No i oczywiście w spodnie jest... Spodnia jest to koszula zielona, powiedzmy, że taka butelkowa, dość pasująca do oczu. Niezbyt znoszona, ale też nie najnowsza. Gdyby trudno jest określić, co robi po tym, jak wygląda Felix. I to jest prawdopodobnie zabieg celowy, ale też człowiek by tego na pierwszy rzut oka nie powiedział. Dobrze. Tam cała wasza trójka siedzi, Róża przyniosła wam herbatę. Czajnik ucichł i tutaj razem już siedzicie. Róża oraz Felix, macie wrażenie, że gdzieś coś stuka, gdzieś coś tłucze. Jakby do drzwi ktoś kołatał, jakby taką trochę nie chciał być natarczywy, ale jednocześnie musiał. Czy mi się zdaje, czy ktoś puka? Nie, też mi się tak wydaje. Ja panów na chwilę przeproszę i sprawdzę. Więc idę sprawdzić. To ja sobie dosypię cukru. Przepraszam, dorzucę, bo to jest ten. To są szczypczyki pewnie, tak. Felix, a ty piłeś coś dzisiaj? Jeszcze nie. To dlatego stuka. No też tak może być. Wciąga Bazyli piersiweczkę i dzieli się z Felixem. Tak po prostu. Dobrze. Dziękuję. Czasem Róża, podchodząc do drzwi wejściowych od zachodniej windy, podchodząc bliżej i otwierając drzwi, widzisz, że jest tam chłopak z windy. Dzień dobry pani. Ja chciałem, tak przepraszam, że przeszkadzam. Chciałem bardzo serdecznie zawiadomić, że winda przestanie dzisiaj jeździć pod wieczór, to już ostatnie kursy będą tak po 18, to koniec na dziś, a jutro od 8 rano wznowimy ruch. Oczywiście, dziękuję za informację, tak. Można z drugiej windy korzystać. I z tej też, ale tu nie będzie, bo niestety zmiennik mój zachorował i... Jasne, oczywiście, nie ma problemu, nie ma problemu. Ja dziękuję pięknie za informację. To przepraszam za niedogodności i miłego popołudnia. Ja jeszcze wyciągam szybko z portmonetki jakiś banknot niezbyt wysokiej wartości i mu daję. O, dziękuję bardzo, dziękuję. No, to dziękujemy również. To dobranoc. Dobrego wieczoru, dobranoc. No i wycofał się z powrotem do windy, nacisnął przycisk z piętrem niżej na 14 i widzisz, że windę zamknął i zjeżdża samodzielnie sobie w dół. Okej. Okay. Wracam. Jak coś, to dzisiaj tylko ta druga winda będzie działać. A co, dlaczegoż to?
zmiennik windowego się rozchorował, więc ta nie będzie czynna. Tylko ta druga. Mhm. No dobrze. Znaczy potrzebujemy więcej niż jedną windę, tak właściwie. A czy potrzebujemy jej w ogóle? W razie czego przecież są zawsze schody. To jest dużo pięter. Ale w dół. No nie do góry już weszli, dojechaliśmy. Byłoby trudniej. No dobrze, Róża. To powiedz mi, jak to z tym twoim wujkiem było? No ale co z wujkiem? Nie wiem właśnie. Przepraszam. No, wujek pojechał do sanatorium. I nie wiem właściwie, czemu uznał, żeby przepilnować mu mieszkanie. Może nie ufał windowym. On jest taki trochę taki... Trochę specyficzny jest trochę. Ale że co, że artysta? Raczej bym powiedziała przedsiębiorca? Chyba? To wolnorynkowiec. Najgorsi są tacy. Chyba tak. W sensie, nikt trochę nie wie, skąd on ma pieniądze na to wszystko. Ale z drugiej strony, on się nie lubi z rodziną, rodzina nie lubi trochę jego. I tak jakby wszyscy tylko na świętach są na zasadzie, a bo nie przyjechał, a ktoś go zaprosił, no nie, ale mógłby przyjechać sam z siebie, pewnie siedzi na tych pieniądzach, ciekawe co mu te pieniądze da. Ciekawe, kto mu szklankę wody na stare lata poda. Nie wiem, jakby moje ciocie są trochę dziwne. I ciebie to nie zastanawiało, że tak nagle się odezwał i tak, hej Róża, słuchaj, jadę do sanatorium, bo w sumie nic nie wiesz o moim stanie zdrowia, ale masz tutaj mój apartament i przypilnuj, żeby windowy przypadkiem tutaj się nie szwędał. Trochę, a właściwie to, znaczy, wujek był ekscentrykiem, czasem totalnie bez powodu dostawałam od niego, nie wiem, nagle kwiaty. Z gratulacjami za, nie wiem, obronę dyplomu. Tylko, że ja ten dyplom broniłam rok wcześniej. Albo nagle znikąd zapraszał mnie na obiad i sam się na tym obiedzie nie pojawiał, ale miałam opłacone na zasadzie jedz ile chcesz, co chcesz, zamawiaj. Wujek jest specyficzny. Na ostatnie święta przyjechał sam z siebie i przywiózł całej rodzinie prezenty. Tylko te prezenty były dosyć specyficzne. W sensie, no nie wiem, mam ciocię, która... Nie ma nogi. Nie, no nie, nie, to nie jest tak, że nie ma nogi i kupił jej wrotki, no bez przesady. Chociaż to byłoby w jego stylu. Tak teraz o tym myślę. Może przyjaźni się z Quinto? Może. Ale no takie te wszystkie prezenty były takie taka szpileczka, wiesz, nie? No. Taka cioci, która jest taka niby światowa i w ogóle kupił atlas z mapami. No. Innej cioci, która jest taka bardzo bogobojna, dostała kwitek, że wykupił jej cały rok szewiej w intencji w kościele świętej Anny. No miło, nie? Tak mi się wydaje. Trochę tak, ale ciocia się nie lubi z proboszczem ze świętej Anny, bo twierdzi, że to stary... nie wypada, żebym mówiła takich słów. Ale że korzysta z usług dam lekkich obyczajów i... Niemożliwe. I przepuszcza pieniądze. Nie ten ze świętej Anny. Myślisz? Znaczy ja tam nie wiem, ja nie chodzę. Jak nie chodzisz? Co chodzą? No nie do świętej Anny. Tak. Ja widziałem kiedyś taką jedną właśnie pannę, która mogło być jej zimno, to ją okrył. Więc ja sądzę, że to jest naprawdę prawdziwie wybrany człowiek przez Boga na właściwym miejscu. Nie, to dobrze. No ale to jest ciocia, jakby ciocie są dziwne. No dlatego pewnie ze swoimi kontakty nie utrzymuję. Pewnie tak. A ty, Felix... Co myślisz o tym apartamencie? Nie uważasz, że
Wujek na przykład mógł zrobić takiego psikusa i miał tutaj jakiś swój schowek, uznał, że a tutaj wyciągnę to sobie, pojadę, udam, że jadę na ten do kurortu, a później o, róża, słuchaj, coś zginęło, to twoja wina i płacisz mi milion. Czegokolwiek. Słuchaj, ja myślę, że jeżeli coś zginie, to damy radę się tym zająć. Obawiam się, że raczej nie jest aż takim ekscentrykiem. Chociaż. No ja prezenty dawał, nie zabierał, więc... A może to jest taki prezent, taka lekcja... czegokolwiek. Nie wiem, ja po prostu lubię patrzeć na rzeczy głębiej. No tak, oczywiście, jak gdyby dusza artysty, wiem. A propos, dusza artysty, będę miał dla ciebie małą prośbę o recenzję później, jak już skończę swój mały projekcik. Oczywiście. Potrzebuję drugiej opinii. A co za projekt? Kogo masz pierwszą? Pierwsza jest moja. A. Bo ja jestem w trakcie tworzenia, potem jest druga opinia i kolejna jest druga opinia i kolejna jest druga opinia, a potem jak już się sprzeda, to będzie trzecia opinia. A, okej. Okay. Tak. Wiesz co? Maluję pomarańcze. Nice. Ale obraz czy te owoce? Tak. Zobaczycie. Nie chcę przyszuć niespodzianki, ale myślę, że bardzo dobrze mi się tym razem udało. Może nawet tutaj mógłbym zaproponować sprzedaż tego obrazu temu wyjątkowi. Gdyby każdy chciałby mieć tego sławnego artystę. I tak rozmyślając, dywagując i dyskutując sobie, widzę, że powoli to zachodzące słońce udziera wam się przez okna, znaczy w zależności gdzie siedzicie, ale gdzieś tam się wdziera, może przez otwarte drzwi, może przez może się przenieśliście pomiędzy jednym i drugim salonem lub przeszliście jeszcze dalej do gabinetu. Opcji macie tutaj multum. Moglibyście tak naprawdę biegać sobie po tym całym apartamencie i jak za dzieciaka bawić się w berka na 240 metrów kwadratowych. To robi robotę. Przepraszam, jeszcze raz, ile? 240. Wow. Okej. Okay. Tutaj zapomniałem tego dodać na początku, że wszystkie apartamenty od 7 piętra w górę są 240-metrowe. Mają rozmach. Więc biorę, że teraz naprawdę będziemy... Teraz do mnie dotarło, jak gdyby, jak duże jest to mieszkanie i... Trzeba się zorientować, co twój wuja robi, naprawdę, bo może ja robię coś źle. Ja na pewno robię coś źle. No słuchaj, jak gdyby jesteś artystą, w którymś momencie będziesz robił dobrze. Byle szybciej niż Van Gogh. No, po śmierci. Ale nie, wszyscy wiemy, że artyści są doceniani po śmierci. Dlatego możesz być małym artystą i docenionym przed śmiercią. Ja oczywiście ci życzę, żebyś ty został doceniony jakby przed, bo to tak jakby jaka radość być docenionym po śmierci, nie? No chyba, że dorobisz się dużej gromadki dzieci, które będą miały po tobie schedę. To wtedy tak. Ale to już możliwe, że już się nawet dorobiłem. Bazylik? Co? Jestem mężczyzną, mam swoje potrzeby. To tak nerwowo, herbatka. To może ciasteczka. Bazylik zniósł pomnik twardszy niż ze Spiżu. W momencie, gdy Róża zaproponowała ciasteczko, uświadomiliście sobie, że no rzeczywiście coś byście zjedli, bo już jesteście tutaj kawałek czasu. Na zewnątrz się praktycznie zrobiło ciemno, a no w czerwcu raczej się robi późno ciemno. Ja bym tak sprawdził, która jest godzina w takim razie. Dobrze. Spojrzałeś na zegarek, jest 21:37. Zobaczyłeś, że
No rzeczywiście, już pora kolacji minęła, ale warto by było coś przekąsić, może jakąś rybkę byś zjadł, albo... Słuchajcie, moi drodzy, tak jak już patrzę, 21 jest, co byście powiedzieli na jakąś kolację z panem, no. Bo nie ukrywając, będąc całkowicie szczerze, trochę już jestem taki głodny. Coś mi się... Jest to... Aby się podkładł pod wódeczkę, więc jestem jak najbardziej za, ale Różo, czy tutaj my mamy płacić za jedzenie, czy to jest wliczone w cenę posiadania apartamentu? Mistrzu gry, jak mi wujek powiedział? Wujek powiedział, że ci zostawi liścik, którego do tej pory jeszcze nie znalazłaś. No nie wiesz, gdzie go wsadził, ale powiedział, że tam są wszystkie instrukcje. Problem jest taki, wujek zostawił mi instrukcje i troszkę nie wiem, gdzie one są, więc musimy najpierw je znaleźć, zanim zdecydujemy, kto właściwie płaci za to wszystko. Mówiłam, że będzie za ekscentryczny. Trochę się ostatnio naczytał chyba za dużo przy jakichś książek awanturniczych czy coś. A teraz mamy się bawić w chowanego z instrukcją? A co możemy robić przez ten cały wieczór? Pić alkohol i korzystać z życia? Nie wiem, to taka propozycja, ale może mnie poniosło po prostu. Ale zobacz, mamy jakąś pierwszą zabawę. Jakby możemy zrobić tak. Wylosujmy miejsce, gdzie może być ten liścik. Osoba, która wskazuje miejsce, sprawdza, czy ten liścik się tam znajduje. Jeżeli go nie ma, pijesz. To jest jakiś pomysł. A jak jest? To piją wszyscy. Dobra. To dobra, to jak robimy? Rozdzielamy się, czy przeszukujemy każdy jeden pokój? Nie. No, plan był taki, wskazujemy miejsce i idziemy do danego miejsca. Dobrze. Tak. Dobrze. Felix spadł na dobry pomysł, ja chcę wytestować to. Dobra, to ja najpierw przyjmuję od panów, a ja będę ostatnio. Słuchaj, idźmy alfabetycznie. Bazyli. Gdzie uważasz, że będzie liścik? Jakie mam rzeczy do wyboru? Aha, czyli ta mapka to jest ten cały salon? Cały apartament? Tak. Dobra. Nie wiem. I my jesteśmy teraz w... Możecie być w którymś z salonów, jeżeli chcecie. Bo z nich macie najbliżej do kuchni. O, słusznie. Ja bym sprawdził w małej jadalni. Dobrze. No to ja biorę kieliszeczki. Wódeczkę i idziemy. Cyk, 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 cyk. Sprawdzam. Dobrze. Chcecie przejść przez korytarz czy przez łazienkę z toaletą? Z łazienkę z toaletą i kuchnię. Przejdźcie zatem taką dość wycieczkową trasą objazdową. Dochodzicie do małej jadalni, widzicie, że no mała nie jest, ale nazwana jest małą, bo jest mniejsza od salonu. No tak, oczywiście. Wyposażona jest natomiast tak, że spokojnie mogłoby tam zjeść na raz posiłek 10 osób przy długim stole, rozstawione krzesła, jakieś obrazy wiszące na ścianie, jakieś gdzie tutaj ozdoby też porozstawiane. Jak rozumiem, Bazyli, zgodnie z twoim planem sprawdzać, czy tutaj nie ma liścików. Tak jest nasz plan. Dobrze. To wam powiem, że zimno. Tutaj liściku nie ma. Co? No, piję. Twoje zdrowie, Bazyli. No to twoje zdrowie, Bazyli. Tylko ja sobie nalewam tak pół kieliszka. Ale to nie było tak, że po prostu osoba, która wybrała pokój i nie ma tam, to pije, a jak się znajdzie, to wszyscy piją? Słuchaj, ale nie jesteśmy takimi chabami, czy żeby ci nie towarzyszyć. Zdrowie. Jakby pierwszy jakby na rozpęd wszyscy. Dobra. Niech będzie. No to siup.
To teraz idąc alfabetycznie, róża, bo ją wybierasz. Nie no, Felix. Teraz Felix wybiera. Pójdźmy od tyłu. No dobrze. Ja uważam, że powinniśmy pójść do gabinetu. No! To też był mój pomysł. Przestałeś coś innego. Ale oczywiste. To jest nudne. Wy chyba nie chcecie pić. Dobra, do gabinetu. Dobrze. Przechodzicie zatem przez cały apartament wzdłuż. Idziecie do gabinetu. Gabinet z solidnym drewnianym biurkiem, niezamknięty na klucz. Poukładane ładnie dwie sterty dokumentów leżą na biurku. Jedne po lewej stronie, jedne po drugiej. Wszelkie przybory papiernicze. Widzicie, że też leży na spodeczku. Jest szklaneczka z niedopitą herbatą. Szklaneczka jest włożona w taki metalowy szklaneczko uchwyt. Koszyczek. Koszyczek, dziękuję. I tam reszta herbaty niedopita została na dole. Nigdzie tutaj notatki na powierzchni nie widzicie, ale jeżeli chcecie, to możecie przeszukać też to pomieszczenie dokładniej. Już tu jesteśmy. Warto sprawdzić pomieszczenie. Dobrze, zróbmy sobie zatem rzut na przeszukiwanie. W końcu jest jeszcze jedno ważne pytanie, które Felix musi znaleźć odpowiedź. Nie ma takiej umiejętności. Wiem, ale to będzie spostrzegawczość. O, dobra, okej, okay, to mam. Ale nie chciałem. Ten wujek się zarobił i dlaczego jesteśmy biedni? 39. I weszło. Od tak po prostu. Dobrze. No mi też. Również po prostu weszło. Wspaniale. Zauważyliście, że jedna kubka dokumentów, poprzeglądaliście też książki, dokumenty, wszystko przejrzeliście, notatki nie znaleźliście, znaleźliście za to źródło zarobków wujka. Zauważyliście, że wujek handluje nieruchomościami. I są poszczególne wykazy nieruchomości, które jest w posiadaniu, nie tylko w Polsce, bowiem widzicie, że część ma też w Rzeszy, część ma nawet jakieś dwa apartamenty we Francji. Skąd miał na to pieniążki na początku, żeby to rozkręcić? Tego nie wiecie, ale wiecie, czym się zajmuje. I widzicie również list sanatorium imienia Józefa Piłsudskiego, który potwierdza jego wizytę. To jedna zagadka się rozwiązała. No, czy to ci wystarczy, Felix? Jest już początek, już wiem, czym się zajmuję. Skąd miał na to pieniądze? To każdy musi znaleźć odpowiedź sobie sam. Ale Róża, proszę bardzo, kieliszek dla ciebie. Dobrze, a ja was zaskoczę. Widzę, że aż Róża zatkało po tym, jak się napiła, że no mocna. Zimna. Ale Felix, mam taką małą prośbę. Gdzieś weź poszukaj może w tej części apartamentu. Nie chce mi się tyle chodzić jednak. Jasne, nie ma problemu. Za dużo chodzenia, za mało picia. Ta zabawa powinna być na mniejszych. Słuchaj, powierzchniach. Też będzie w zachodniej części. Ja myślę, że może być to łazienka obok pokoju dziennego. Zdecydowanie. To będzie to miejsce. Dobrze. Przechodzicie zatem z gabinetu korytarzem koło składziku i spiżarki przez pokój, który jest zarówno pokojem dziennym, jak i może być drugą sypialnią, do łazienki. Łazienka wygląda na czystą, posprzątaną, bez żadnych śladów
dodatkowych zanieczyszczeń, a wręcz jakby nie było używana przez jakiś czas. Tak samo wygląda wam sypialnia i pokój dzienny. Więc nie widzicie też tutaj żadnych takich rzeczy osobistych. Takich typowo osobistych, jak na przykład jakaś fajka, książka, czy coś, co po prostu mógłby mieć większej ilości jej akurat nie wziąć, tylko mógł je zostawić gdzie indziej. Raczej tutaj jest taki pokój gościnny. No, a w łazience jest pusta, rozumiem. Czytać tak, coś w łazience nie ma żadnych śladów, chociaż nie. Tak, już zrezygnowany. Gdy usiadłeś sobie po prostu na zamkniętej pokrywie od toalety, tak zobaczyłeś, że w miejscu, gdzie stoi papier toaletowy, jest jakby karteczka włożona pomiędzy listki papieru a sam papier. Słuchajcie, wygląda na to, że ja tutaj coś mam. I wyciągam tą karteczkę. No nie, dasz się dobrze, no bo pijemy wszyscy, ale serio? Wujek ekscentryk, mówiłam. Na karteczce zauważyłeś, że jest informacja, że jest napis. Poszukajcie w lodówce. No, ale przepraszam, to tylko wiadomość od wujka, że mamy poszukać w lodówce. Tak więc, zdrowie! Szczęściarz. Ale przecież byliśmy w jadalni. Ale w kuchni nie byliśmy. Jakbym miał taki duży dom, to miałbym wszędzie lód. Dobra, no to do kuchni. Ale mam nadzieję, że to będzie ostatnie pomieszczenie, w którym będziemy miejscem się tyle chodzić, naprawdę. Sprawdźcie windę. Dotarliście głodni i zmęczeni do kuchni. Jako, że to była moja tura, to otwieram lodówkę i najpierw chcę zobaczyć, czy jest coś do chwycenia od razu na ząb bez konieczności przygotowania. Na przykład kiełbasa. Jest. Po pierwsze, co biorę? Po prostu wgryzam się w pęto. Możesz sobie odwinąć, wyciągnąć, nawet urwać. Wspaniała, wędzona, lekko pachnąca czosnkiem i takim lekkim tłuszczykiem zostającym na języku i nadającym taki poślizg w dalszym przejściu kiełbasy przez układ trawienny. A są ogóreczki? Są. Są pikle i są korniszonki i są też kiszone. Są w każdym w oddzielnym słoiku, opisane przyklejonymi karteczkami, który oraz jest taka dość duża metalowa srebrna taca, która zajmuje dwie półki mniej więcej. Z jakąś karteczką? Możliwe. Na zewnątrz nie ma karteczki. I co, jest jakaś karteczka? Jest jakaś karteczka? Jest karteczka. Po otwarciu tacy jest karteczka. Karteczka tak leży, raczej stoi wstawiona. Jest napis duży smacznego. Po otwarciu karteczki jest dalsza instrukcja, które kwiatki, jak często trzeba podlewać. Że te trzeba co 2 dni, a te trzeba co 3 dni, dlatego, bo stoją w słońcu, ale one potrzebują za to mniej wody. Jest też instrukcja, żeby nie przekopywać chłopca od windy, dlatego, żeby mu po prostu nie odbiło od dobrobytu. Jest też informacja, że sąsiad z dołu może przyjść po cukier, to żeby mu nie dawać, ewentualnie dać mu sól. Wuju, dlaczego? I jest też informacja, że możecie się wszystkim częstować zarówno strunków, jak i jedzenia, jak i korzystać z wszystkiego dobrodziejstwa apartamentu. Alice, daj mi 2. Możesz powtórzyć? Lej mi 2.
Od razu. Oprócz tej kartki, na tej tacy pod kopułą zauważyliście, że jest kurczak. Upieczony cały kurczak. Gdzieś tam jeszcze odłożone są ziemniaczki do tego kurczaka. Prawdopodobnie wuj przygotował wam co nieco, żeby można było zjeść. I mam zagryzkę. Jednego kieliszka od razu zrobiłem i wyciągnąłem kurczaka. No, aby zrobił Irak chyba. No to panowie, bierzemy z powrotem do salonu i sobie, że tak powiem, o jak na wyjazdach szkolnych było kiedyś. Jak w harcersy. Siądziemy i będziemy sobie opowiadać historię. Tylko wtedy nie piliśmy wódki. Wtedy piliśmy, fermentowaliśmy soki po prostu. Uczciwie. Sami te wina były robione. Powiedz mi tak, czy w tym apartamencie znajdują się jakieś dzieła sztuki? Tak. Które by... No właśnie, bo tak sobie chodzimy, ale... Też bym się chyba rozejrzał za czym. Dobrze. Na ścianach widzisz, że są dzieła sztuki, są różne obrazy. Jak i też gdzieniegdzie znajdują się małe rzeźby. Znajdują się też co jakiś czas, tak chyba żeby zapchać trochę tą przestrzeń, jakieś biblioteczki z książkami. Tak przechadzając się, zauważyłeś rzeczywiście obraz, który wygląda ci na stary i nie kojarzysz w ogóle tego miejsca, a w teorii jest opisane w rogu, że jest to Warszawa, 1901 rok. Widzisz, że na obrazie przed budynkiem no całe życie mieszkasz w Warszawie, nie widziałeś takiego budynku. Ale widzisz, że stoją ludzie, którzy wyglądają ci na lekarzy, pielęgniarki i za nimi znajduje się prawdopodobnie szpital. Dobra. Ja tą informacją się podzielę po kurczaczu. No, tak więc apartament obeszliśmy od prawej do lewej. Polecenie chyba od wuja znaleźliśmy. Tak. To zdrówko. A tak przy okazji, na ścianie wisi obraz. Generalnie może nie jest to wybitny malarz, który to sporządził, ale bardziej mnie zastanawia, co to jest za miejsce. Takie mi szczugry. Mhm. Ja się znam na historii. Czy ja mogę sobie rzucić na historię, oczywiście, żeby skojarzyć to mieście? Miejsce? O, dziękuję. Czy ja mogę też to zrobić? Oczywiście. A co się stanie, jeśli będę forsować? Zniszczysz obraz. Uświadomisz sobie, że ta wojna, która była, to była pierwszą. Tak naprawdę to nie... Nie, dlaczego? Nie, gdy będziesz to forsować, no, będziesz chciała się przyjrzeć dokładnie temu obrazowi, zdejmiesz go może z ram, może dość nieudolnie. A co mnie tam? 003. To jest, mój drogi, mniej niż 1/5. To jest 1/21. Zamiast zdejmować za tym obrazu, odchyliłaś go, żeby spojrzeć, co jest na nim napisane. I tam jest informacja, że jest to ostatni rok szpitalu imienia Dzieciątka Jezus. Okej. Dzielę się tą informacją z kolegami. Wiecie, gdzie jest taki szpital? Albo gdzie był taki szpital? Kojarzymy? Mhm. Że tu był. Nie, kojarzycie, że obecnie ten szpital, i tutaj, żeby was nie złamać, bodajże znajduje się, jak się z Prudentiala by udawało, w kierunku Woli.
ale to już wam potwierdzę. Na Saskiej Kępie jednak. Saską chyba musiałby się jechać. No, Saską, tak. Dużo zieleni jest, podobno dobrze wpływa dla dzieci, na dzieci. Które? Co? To? Nic, nic. Dziwne, ja nie kojarzę. Ale... No, dzieci nie masz, ty nie kojarzysz. Nie wiem, czy nie mam. Ja nie wiem, czy ja mam nerwy słuchać o twoich podbojach, jakby miłos... Nie, nie. Ale jak się dowiesz, że kiedyś masz, to mnie przestaw. Zawsze chciałam być ciocią. Tymczasem Felix, który ma trochę więcej czasu na słuchanie, może sobie rzucić na nasłuchiwanie. No, z miłą chęcią. Dobra, dajesz. Tym razem się uda. No i proszę bardzo, 24. Jedna, druga. Obraz, który... oglądacie, znajduje się w drodze między salonem a małą jadalnią. Tam na tej ścianie, na wprost. Natomiast tak, Feliksie, wydaje ci się, że słyszysz jakieś głosy. Masz wrażenie, że jest to jakaś rozmowa. Dość szybko prowadzona. Pomiędzy mężczyzną i kobietą. W pewnym momencie słyszysz jakby krzyk. Tylko nie wiesz, czy to jest tej kobiety, mężczyzny, czy może jeszcze kogoś. Słyszycie to? No. Ale że co? Dwa głosy, jeszcze jeden między nimi i potem krzyk. Gdyby... po prostu... chamstwo w środku... nocy, bo to już południe po 22. Co tak może? Ale to jest taki bardziej przeraźliwy krzyk, czy taki, tak, krzyk, taki krzyk bólu, jakby ktoś nagle małym palcem u stopy walnął w szafkę nocną. A gdzie to, Felix, słyszysz? Ale ty, gdzie to mogę słyszeć? Masz wrażenie, że z północnej części apartamentu, może północno wschodniej, tak jakbyś miał obstawiać, to raczej z północnej i byś musiał się upewnić. Gdzieś tam w tą stronę, ja gdyby idę, nie wiem, w stronę, bo tutaj jest chyba ten balkon, to tak w stronę tego balkonu. Mhm. Dzień dobry. Dobrze. No, podążam za Feliksem oczywiście, bo jestem zaciekawiony tym, co usłyszał. Dobrze. Ja jestem zmartwiona, bo może komuś trzeba pomóc. No ja tego ciekawa. Idziecie zatem w kierunku balkonu, widzicie, że ciemno, nikogo nie ma. Głucho, cicho. Po otwarciu balkonu słyszycie tylko takie mocno w oddali takie nocne odgłosy czerwcowego miasta. Czyli gdzieś tam może wam się przebija szum koników polnych, może gdzieś śpiewanie ptaków, ale takich już, które dopiero co po tym upalnym dniu wyleciały na jakiś żar, ale raczej na niższych zdecydowanie kondygnacjach, bliżej niższych kondygnacji. Może gdzieś mają tam jakieś gniazda, jakieś jaskółki. Nie, no to nie tu. To może to być winda. To może przy windzie i tak przyjdę po prostu na szybko stronę windy. Tak jest, jak jest. Dobrze. Idąc w kierunku to windy... to dobrze wytłumione. Co? Idąc w kierunku windy, czy pozostali też idą? Tak, tak. Ja się jeszcze zastanawiałem, co robią jaskółki o tak późnej godzinie na dworze. Ale później, jak zobaczyłem, że jestem sam, to poszedłem za resztą. Wspaniale. Zatem ty sobie rzucisz na moc. Dobra. I to jest 26. Bardzo dobrze. Idąc w kierunku windy, masz wrażenie, że spod drzwi w pewnym momencie tak błysnęło światło? Ale to tak momentalnie. Tak by winda się otworzyła, zamknęła natychmiastowo i... Wyszczepię się w rękę i chucham sobie dłoń, żeby sprawdzić, czy jestem pijany. Jesteś. Na ile jestem pijany?
Tak, na może 0,2 promila. A, co znośnie. Idąc w kierunku windy, podchodzicie do drzwi, otwieracie. No winda, jak to winda stoi. Ale stoi na waszym piętrze. W pomieszczeniu z windą nikogo nie ma. Znaczy poszliście do tej wschodniej, jak rozumiem, czy zachodniej? No. Do tej wschodniej. Do tej, którą jesteśmy w stanie jeździć, czy tą, która nie działa? To do tej, której poszliście jeździć, tak? Czyli do wschodniej. No tak, bo powiedziałeś, że północno-wschodniej to jest dzięki, ja ruszyłem do tej wschodniej. Tak, to tam. Okej. Okay. To dziwne, że nas na naszym piętrze, jakby windy z reguły oczekują na dole. Na wezwanie. To takie trochę dziwne. Jeśli mam być szczera. Ja jej nie wołałem. No, nikt z nas jej nie wołał. Może druga też? A może my ją tak wezwaliśmy mentalnie? Nie, no, o czym ty w ogóle mówisz? Rzućcie sobie na spostrzegawczość. I tu bym chciał od was, żeby weszło wam na połowę. O boj. Wymagają. Macie kości, które wam mogą w tym pomóc. Tak. Ma tak, znaczenie niż do ekstremalnego? Nie. Połowa no to weszło mi. Okej. Ja mam pytanie, co by się stało, jakbym forsował? Wypadną ci oczy. Mam 33. Brakuje mi jednego punktu. To jakby się nic nie stanie. Jak będziesz forsował natomiast, bez zawahania wejdziesz do windy. Jako pierwszy, żeby ją sprawdzić, zweryfikować i dokładnie obejrzeć od środka. Okej. Okay. Nie. Okej. Okay. Widzicie, że Felix niczym niezmącony myślą wszedł do windy, zaczął się rozglądać po niej. Róża, ty zauważyłaś coś dziwnego przy konsoli z przyciskami. Co ci rzuciło w oczy? Zaglądam tam. Dobrze, czyli też weszłaś głębiej. Właśnie chcę tam zajrzeć, tak jedną nogą tam wejść bardziej, a nie dobrze. Tak wiesz. Tak pół głowy usadzić. Tak. Najwyżej mi ją utnie. Dobrze. Przepraszam. Są piętra od pierwszego, a czy od parteru. Jest 0, 1, 2, tak dalej, do 16. Natomiast koło piętra 0 jest przycisk pusty. Ja byłam kiedyś u wujka, żeby zobaczyć tę windę, że czy to tam było? To mnie. Wujek powiedział ci, że to mnie warto jeździć. Że to jest winda, którą nie warto jeździć, bo on mówi, że no z tej windy to on tam czasami słyszy, że ona skrzypi w nocy i hałasuje i w ogóle on jej nie poleca. Nikt mu za bardzo nie wierzył, myślał, że to jego dziwactwo, jak opowiadał o tej windzie, ale... Jak to wszyscy wujkowi. Ej, panowie, wiecie co? Jest taka sprawa, jakby... Widzicie ten dziwny przycisk nieopisany? Nie wiem, do piwnicy? No właśnie, on nie jest do piwnicy. Znaczy, wujek nie powiedział, gdzie on jest. Właściwie. Ale mówił, że to żeby się jakby, że tam jest nudno i w ogóle. Może sprawdzimy. Felix, masz ze sobą flaszeczkę? Sprawdzam wyposażenie. Możesz mieć. Mam. Jedziemy. Jedziemy. Ja mam kiełbaskę i wyciągam kawałek nadgryzionego pęta z marynarki. Dodaj mi jeden kawałek z drugiej strony. No oczywiście dzielę się. Róża, ciskaj przycisk. Kam przycisk. Winda nowocześniejsza, gdyż sama zasunęła drzwi. I jedziecie w dół. Technologia. Jedziecie, robi jak to winda. Dojeżdżając na parter, winda się nie zatrzymała. Macie wrażenie wręcz, że przyspieszyła jadąc w dół. W pewnym momencie gdzieś zatrzęsło nią. Mignęły wam światła, które całkowicie się zgasiły w windzie.
Macie tylko taką małą, czerwoną żarówkę, która się świeci kontrolnie. Ale ona też zgasła w pewnym momencie, gdy wyhamowaliście nagle. Mhm. I widzicie ciemność przed sobą. Ale nie czujecie bólu. Czyżbyście tak szybko zginęli? Od upadku windy i... Ewentualnie może się zsunęła po prostu spoza swoich torów. Może po prostu to jest jakiś przejazd techniczny. Ale rzućcie sobie na razie pytanie. Ja bym chciał się jeszcze przed rzutem zapytać, czy jest mi niedobrze? Ponieważ trochę wypiłem, jeszcze nie przygryzłem kiełbaski, jak tam były takie przeciążenia i tak dalej, to czy mnie zemdliło? Trochę tak. Trochę wam wszystkim masz żołądek wręcz podjechał do gardła i... No to jednak żyje, niestety. Ja sobie obniżę szczęściem o 9 punktów i mi wchodzi. Dobrze. 60... Mi weszło normalnie. Nie. Nie weszło. Nic nie słyszę, mi się rzygać chce. Ten kurczak chce się przynieść od zmiany ciśnienia. Natomiast ci, którzy słyszą, słyszycie jakby przed wami, tam gdzie przed chwilą jeszcze były drzwi, słyszycie, że gdzieś w głębi, nie w windzie, tylko gdzieś za windą, otwarły się jakieś drzwi, jakiś damski głos powiedział: panie profesorze, jest pan wzywany na salę operacyjną, prędko! Już idę. Już. Pani Michalino, już idę. Słyszycie skrzypnięcie krzesła. Następnie drzwi się zamknęły i usłyszeliście pojedynczy dzwon robiący bem. Myślicie, co to jest? Chyba nic powinno się tu zajmować. To nie jest szpital przecież. No niby nie. A może my jednak zginęliśmy i trafiliśmy do piekła? Bazylii, ty już nie pijesz. Czemu? No posłuchaj siebie, Bazylii. Ja staram się przepraszam bardzo. I od razu szczypię Bazyliego po tych przeprosinach. Wow, nie szczepionkę. No, to ty to życzysz. All music. Not good. No w końcu trafiliście do piekła. No tak, no. A przynajmniej niektórzy z tą zgagą poalkoholową, to tak. Piekło na ziemi. A gdzie te krzyki potępionych? Dobra, panowie, jaki jest plan? Co robimy? Ja chciałem tak sprawdzić, czy przycisk na 15 piętro zadziała. Winda w ogóle nie reaguje. Żaden z przycisków. Panowie, że tak powiem, łaciną podwórkową, jesteśmy trochę w dupie. Ja wiem. Jak jest ta winda i jest to światełko, to czy jest włas u góry w tej windzie? Tak. Felix, podsadź mnie, otworzę was. Ale po co? Może coś się zacięło. No dobrze. Wchodź do góry. Nagle umiesz się obsługiwać windami? Nie, ale potrafię otwierać włazy. Przynajmniej tak mi podpowiada mój instynkt po alkoholu. Wydaje mi się też, że na pewno fenomenalnie tańczysz. I świetnie śpiewasz. No muszę, to kwestia mojego zawodu. Tak. Dobra, Felix, podsadzę. No to posadzam go. Dobrze. I mnie wystarczy tylko jeden prosty test u Bazylego. Nie będę dla was niemiły. Poproszę o test siły. Jesteś niemiły? Nie zdaję, ale... Mam 67, a 55, ale jestem ciekawy, obniżę sobie szczęście. Dobrze. 12 co szczęścia sobie ściągam w takim razie. Dobrze. Żeby przekonać się, co tam jest.
Bazyli, odchylasz chwilowo właz. Otwierasz go. Widzisz początkowo ciemność. Tak ciemną, jakiej nigdy nie widziałeś, jakbyś po prostu popatrzył prosto w smołę, jakby wręcz czujesz, jakby zalewała cię, trzymając tam rękę na włazie, tak jakby czujesz, jakby ci wręcz pochłaniała ręce, jakby kleista, ciemna smoła wlewała się do środka i najpierw zaczęła zalewać ci kleistym czymś ręce. Rzuć sobie na poczytalność. Lubię ten twój uśmiech żuław. Jak z tym radością. 42. Tak więc zdaję. Bezproblemowo. Dobrze, odpisz sobie tylko dwa. Parzowe. Dobra. Pozostali, czy patrzą w dziurę? A zapewne tak. Owszem. Mhm. Owszem, patrzę. Też sobie rzućcie na poczytalność. Ale z kością premiową. Bo wy nie grzebiecie przy włazach. To jest kość premiowa, jest dziesiątek, nie? Tak, setek. 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 Ale tak, cyfra dziesiątek. No, powiem ci, weszło jak ta lala. Jakby ciemność to moje drugie imię. Ja zostałam wychowana w niej, dorastałam w niej. Nie poznałam światła, dopóki nie byłam dorosłą kobietą. Wypuścicie z beczki z piwnicy. Mi tylko na połowę. Dobrze, Róża, Algul i Felix sobie dali radę. Jakoś z tym odejmijcie sobie po jednym. Was ta ciemność jeszcze nie dosięgła, jeszcze was nie zaczęła macać. Niegrzeczna. Natomiast... Róża może sobie rzucić na szczęście. Jako jedyna nie masz zajętych rąk. 004. Gdzieś owszem. Przypadkowo, może cofając się przed tą ciemnością, przed bazylim pochłanianym przez nią, trafiłaś na klamkę. Okrągłą taką, z rączką. Przekręcam ją od razu i w ogóle staram się złapać. Przekręcasz, uchylają się ze skrzypnięciem lekkim drzwi, wpada wam ogrom światła, bazyli przestaje być pochłaniany przez ciemność i bazyli widzisz, że trzymasz ręce, że zdjąłeś jakąś półkę na bok i kapelusze na ciebie spadają powoli. Je przytrzymujesz rękami. Mm-hmm. Kapelusze? Kapelusze? Ale Felix mnie nadal trzyma, nie? Bo to jest u góry. Tak? Bo to jest cały czas tego włazu. Ta ciemność jakoś mnie tak nie wystraszyła, bo sądzę, że jako artysta zaglądałem do groźniejszych rzeczy, ale w momencie, kiedy zaczęły wypadać kapelusze, to myślę, że Felix nie mógł mnie utrzymać i po prostu spadłem. Dobrze. Zapewne przez otwarte drzwi. Tak, tak, wypadłem od razu i mam nadzieję, że te kapelusze razem ze mną. Tak, tak. Wypadły trzy męskie kapelusze, eleganckie. W stylu starszego pana. Felix, rzuć sobie na zręczność. Zręczność mówisz? No, jest jakaś szansa na to. A mogę forsować? Możesz. Skręcisz sobie kostkę. To bym chciał spróbować sforsować. Dobrze. O, 19. To jest połowa. Gdy bazyli wypadając z szafy, jak już widzicie po wypadnięciu, wyciągnął cię na zewnątrz, wypadłeś po prostu razem z nim, w miarę nie robiąc sobie krzywdy, i dałeś się radę ustać na nogach. Mhm. Widzicie, że teraz cała wasza trójka leży, a czyli dwójka leży na miękkim dywanie, Felix na nim stoi. Dywan jest rzeczywiście miękki, taki zapadający się przyjemnie. Czujecie, że jesteś w pomieszczeniu, gdzie dopiero ktoś palił. I rozglądacie się po nim? Owszem. Dobrze. Czy wuj pali? Nie. Wuj nie pali. Co aż jest dziwne, bo większość mężczyzn w waszej rodzinie pali. No ale wuj jest oryginalny, więc on nie pali. Tak. Natomiast
Wyparliście w miejscu, gdzie widzicie powieszone dyplomy. Widzicie nawet czarno-białe zdjęcie jedno. Widzicie obraz. Widzicie, że na obrazie jest mężczyzna. Koło 50 w fartuchu lekarskim. Elegancko ubrany pod fartuchem. Widzicie, że jest to gabinet. Gabinet z przeszklonymi, a czyli z drzwiami, które mają taką przeszkloną szybkę, jednak tym takim matowym szkłem, przez które mało co przelatuje, oraz z możliwością zaciągnięcia żaluzji. Do pomieszczenia również pada światło słoneczne. Wisi zegar na ścianie pokazującym obecnie 14:33. Przepraszam. Przepraszam. I widzicie, że jest to gabinet. Gabinet, pokój, biuro. Widzicie, że też leży jakaś taka, stoi mała kozetka przy ścianie. Są też regały z książkami. Dużo łacińskich nazw, kilka niemieckich, kilka polskich tytułów. Ewidentnie wszystkie związane z medycyną. Ja do końca nie wiem, co się dzieje, ale widziałem obraz w sumie lekarzy i jest tu zdjęcie lekarza. Czy to jest podobny do kogoś, kto był na tym obrazie? Wydaje się, że tak. Że na tamtym obrazie dość małej skali, ale rozpoznajesz tego mężczyznę. Trochę starszego na obrazie. Tam już przyprószony całkowicie siwizną, włosami. Tutaj jeszcze baryż szpakowatego, jeszcze próbującego walczyć z przeznaczeniem siwości. Natomiast tak, jesteś pewien, że to ten sam mężczyzna. Gdzie, jeżeli sobie spojrzycie na drzwi, drzwi mają akurat zasłonięte żaluzje, ale możecie sobie spojrzeć na biurko, gdzie na biurku jest złota plakietka z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem. No raczej, że patrzymy. Na złotej plakietce jest ordynator profesor Mirosław Ziętkiewicz. Jak się wujek nazywa? Wujek Zdzisław. A faktycznie ma na imię Zdzisław zapisane, ale kot mi leży na notatkę. Więc... Tak, natomiast wujek też nie jest lekarzem. Chociaż nie wiadomo. Nawet widzicie, że zdecydowanie znajdujecie się w gabinecie ordynatora. Profesora Ziętkiewicza. Coś mówią mi te nazwiska? Nazwiska może nie do końca, natomiast jak spoglądacie sobie po biurku, nawet po dokumentach, które leżą na wierzchu, widzicie, że na przykład są karty wypisu. Karty wypisu szpitala imienia Dzieciątka Jezus. A na kiedy są datowane? 1895. Czerwiec. Interesting. Czyli jednak umarliśmy. Umarliśmy. Pasylii, ty już nie pijesz. Naprawdę. To w jaki sposób chcesz wytłumaczyć to, co widzimy teraz? Nie wiem, no jakieś archiwum, czy coś takiego, no... Jeżeli to jest dowcip, to bardzo kiepski. A dlaczego? Dlaczego to? Znaczy, przepraszam, jeżeli dobrze zrozumiałem, to przez okno wpadają tutaj promienie słońca, tak? Tak jest. To znaczy, że mogę wyjrzeć za okno? Tak. Okno jest otwarte. I będę widział Warszawę? Tak. Z moich 10 lat? Nie. No nie, bo to wtedy jeszcze nie było na świecie.
Ale tak, będę widział ją inną niż tam, którą pamiętam. Tak, można by powiedzieć, że to jest Warszawa jak ze snów. Jak z opowieści twoich rodziców, twojego dziadka. Można by nawet rzec, że pogoda jest przyjemniejsza niż ta, w której wy mieliście okazję być obecnie. Jest taki lekki wiaterek. Tak, nic nie zanosi się na to, żeby nagle się zrobił większy skwar, a no, godzina 14:35 już prawie 40. A tutaj przyjemnie. Ja bym chciał wyciągnąć rękę, jak gdyby za to okno, zobaczyć, czy przypadkiem, nie wiem, to nie jest jakaś dziwna fototapeta. Dobrze. Wyciągasz rękę za okno i widzisz, że przechodzi tam starszy pan w takim tutaj kapelutku i tak. A, dzień dobry panu, dzień dobry. Tak ci podam tą rękę. Witam pana, serdecznie. Przepraszam bardzo, bo zgubiłem się. Który to ja pana znalazłem. A, widzi pan. Pamięta pan może, którego dzisiaj jest? Tak. A, dzisiaj, panie. A, ostatnie oczy dobre życia były, to teraz będzie... Chyba 23, panie. No, chyba tak, drogi panie. Chyba tak. 23. Czerwca, panie. No, 23. No tak, tak, tak. 1890. Pan tu pacjent, prawda? Nie, ja po prostu po zbyt długiej nocy. Aha. Dobrze. Widzisz, że mężczyzna tak wyciera rękę o siebie. Aha, dobrze, to pan... Znaczy, on powinien ode mnie czuć alkohol, więc... No, dobrze. A to chyba pomylili się i gdzie indziej pana zawieźli. A to nie, się pan nie przyjmuje, nie, tam. No, a to dobrego dzionka życzę, uszanowanie. No, Z Bogiem. No i nie odpowiedział mi, który mam rok. Jak wygląda... Jak był ubrany? Skup się, Felix. Jak ten mężczyzna był ubrany? Jak on był ubrany, mistrzu gry? Mężczyzna był ubrany... No, twój dziadek mógłby się tak ubrać. Albo ewentualnie... No nie, twój dziadek bardziej. Twój dziadek w latach świetności. Że tak. Gdzieś tam może w młodości, jak wygrzebałeś stare rzeczy po dziadku, to rzeczywiście gdzieś taka była dość prosta koszulina, spodnie. Tak, gdyby mój dziadek był młody, miał więcej włosów niż ja, się tak biorę. A on w podobnym wieku stracił te włosy. Aha. Ja chcę wyjrzeć przez to okno i przyjrzeć się ludziom, jak właśnie są ubrani. Mhm. Nie, czekaj, to jest tak. Gdyby on później, on włosy stracił później niż ja. Patrzę na ten rok, to tak. Dobrze, wyglądasz zatem przez okno i rzeczywiście... No nie jest to ta Warszawa, którą zapamiętaliście, którą widzieliście. Szczególnie zauważyłaś po kobietach. Mhm, myślałem się, że pewnie... Po kobietach, gdzie niektóre widzisz, że mają wielkie bufiaste ramiona, gorsety, szerokie suknie, kapelusze z piórkiem, pośpieszące się panu we fraku, który na głowie ma wręcz jak przytwierdzony kapelusz wysoki, patrzący na zegarek wyciągnięty z kieszonki na brzuchu. Panowie, nie wiem, jak wam to powiedzieć. Umarliśmy. Ale... Bazylii, przestań siać defetyzm. O. Lepiej pomyślmy, jak wrócić do domu. Nie może się... wejść i wyjść. A może wróćmy do windy, może się naprawiła. Serio? Tak. Serio? Tak. Ja ci mówię, jakby technologia, nowoczesność, włączyć, wyłączyć, czasem to działa. Nie wiem. Tak słyszałam. Nie znam się na technologii, ale... Ale co nam szkodzi? Chodź, sprawdzimy.
No dobra, chodźmy sprawdzić w takim razie. A jak mi przyznacie rację i zobaczycie, że umarliśmy... Chodź, to chodź. Podchodzę i go tak szczypię w rękę. No boli, no przestań. No i jakbyś umarł, to będę miał bolało. Siniaka. Nie będziesz miał siniaka, nie mam. A może po śmierci boli. Dobra, weź tam tą windę tam, napraw. Sprawdzam, czy winda działa. Nie ma windy, jest szafa. Znalazła w niej garnitury, znalazła w niej fartuchy. Nawet jakiś płaszcz taki wiosenno-jesienny. Panowie, mamy problem. No, to co ja mówię od początku. Nie ma windy. Nie ma windy, ale za to jest przerwa. Ja dziękuję za pochwałę ramek i planu budynku. Plan budynku, tutaj mogę powiedzieć, że znalazłem na stronie warszawa1939.pl. I jak ktoś jest fanem Warszawy z okresu międzywojennego, to znajdzie tam dużo rzeczy dla siebie i dużo, dużo informacji. Ja tam ostatnio siedzę regularnie i oglądam zdjęcia i czytam artykuły. A tymczasem. Czytać to mogą nasi bohaterowie papiery, które leżą na biurku ordynatora. Głównie jest to karta pacjenta. Karta pacjenta, który zmarł. Nie będę tego ukrywał przed wami. Zmarł i jeżeli to jest prawdą, co wam powiedział przewodzący pan, że jest 23 czerwca, to on zmarł 22. Już chyba, że 25. Nie, 22 o godzinie 23. A. No tak. Jeszcze no, świeżo. Wyglądam. Pan nazywa się Bogusław Jańko. Lat miał 50. Pan Bogusław trafił do szpitala początkowo z objawami jakiegoś zatrucia pokarmowego. Natomiast gdy mu już to zaczęło przechodzić, w pewnym momencie zaczął się skarżyć na dość dziwne dolegliwości, które były raczej mało natury żołądkowej, gdyż zaczął mówić, że słyszy głosy oraz miał przywidzenia, urojenia, jak to zostało pięknie opisane w karcie, ale z tego też zaczął wychodzić powoli na prostą. I gdy tak dwa dni z rzędu praktycznie już było napisane, że pacjentowi nic nie dolega i że prawdopodobnie niedługo będzie czekał go wypis, tak zmarł w nocy. A jest napisana jakaś przyczyna, że tak powiem, zgonu, czy po prostu wziął i umarł? Nie, na razie jest podana data, podana godzina, wstępna diagnoza jest to zatrzymanie akcji serca. Aha. Czyli jak to umarł, to nie żyje po prostu, tak? Tak. Znaczy, no zanim też zrobią sekcję i sprawdzą to dokładnie to. To znaczy, nie wiadomo też, czy będą robili dokładną sekcję, jeżeli nie ma żadnych podejrzeń o przestępstwie. Jakby mógł jeszcze raz jego imię, nazwisko? Bogusław Jańko. Stoicie w tym gabinecie. Pogoda za oknem dopisuje. Można powiedzieć, że jest miło i przyjemnie. Oprócz tego, że chyba trochę się pogubiliście w czasie. Ej, wiecie co? No. Tak umarliśmy. To jak chcesz zwiedzić to miejsce? A jak chcesz zwiedzić? Chcesz tu pozwiedzać. Mam nadzieję, że to jest jeden z kręgów piekieł. Rzucam tylko takie Feliksowi spojrzenie, takie, Jezus Maria, znowu kitku. Wyrywa się. No. Gdyby, bądźmy ludźmi rozsądni. Wszystko ma jakieś sensowne, czasem nawet naukowe wytłumaczenie. Ale mi to nie przeszkadza, że zmarliśmy, by tutaj alkoholu nie zabrakło. A w piekle nie powinno, tak mi się wydaje. To jeżeli
Życie po śmierci dzieje się w 1895, to jestem mocno zawiedziony. No cóż. Nie mam praw wyborczych, to jest bez sensu. No dobra, nie, dobra, nieważne, jakby... Dobra, idźmy dalej. Dobrze. Dziękuję. Tymczasem słyszycie kroki. Typowe pielęgniarskie drewniaki. Tup, 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 tup. Czy one się zbliżają do pomieszczenia? Do tak. O nie. Proszę. Przecież wchodzi młoda dziewczyna, pielęgniarka, trzyma jakąś kartę w ręce. Dzień dobry, pan... Jestem zastępcą ordynatora, dzień dobry. Dzisiaj mnie przyjęli do pracy. Rzuć sobie na przekonywanie. Albo na urok osobisty, jeżeli wolisz. Już sprawdzam, co mam tak ten... Sprawdzam, co wolę. Znaczy, generalnie wolałbym na gadaninę, bo to będzie trochę tak bardziej podchodziło pod ten, nie? Jak jeszcze coś dodasz od siebie, opowiesz o swojej kompanii? Oczywiście, no. Dzisiaj to jest mój pierwszy dzień, dlatego przepraszam najmocniej, ja nie miałem okazji poznać pani imienia, z pewnością bym zapamiętał. Więc jak się pani nazywa? Ja nazywam się Bazyl Zarzeczny. Bardzo mi miło. Dzień dobry, panie doktorze. Lidka Kowalska. Lidia, to znaczy. Pani Lidia, proszę mi oddać te dokumenty, a ja się już wszystkim zajmę. I proszę się nie martwić, a nawet powiem więcej. Proszę sobie zrobić małą przerwę. Widać, że jest pani zapracowana. Widzisz, że ona tak podchodzi, podaje. Dobrze, dobrze, to tak zrobię. Widzimy się później, mam nadzieję. Nie puszczam jej oczko. Widzisz, że, że trochę jest taka... No nie spodziewała się tutaj, że będzie ktoś dużo młodszy od ordynatora i raczej lepiej wygadany i tak widzisz, że trochę się zarumieniła. Tak, chciałbym tylko podkreślić dla graczy, że moja postać ma wyglądu 80, więc to już jest seksiak. Potuwa. Tak. Ona tak na głowę uśmiechnęła się, zarumieniła, wyszła dość pośpiesznie. Tylko słyszeliście tupanie chodaków. Szybko biorę te dokumenty i daję Feliksowi. Masz, Felix, zobacz, co to. Ja bym chciał w szafie zobaczyć, czy jest jakiś kiter. Tak. Dobra, fartuchów są z 3 albo 4. Świeżo, wykruchmalone i wyprasowane. To ściągam z siebie marynarkę, którą miałem i po prostu ubieram na siebie kitel, żeby zapinam go, żeby wyglądać bardziej rzeczowo, że tak powiem. Dobrze. Aromat chirurga już się roznosi w powietrzu. Znaczy nie, tutaj do widzów. Ja nie sugeruję, że chirurdzy piją alkohol w dużych ilościach. Po prostu odkażają ręce. Tak. Tak. Żeby chciał przeglądać te gry, to argument na szybko. Dobrze. Widzisz, że jest to karta pacjenta pana Wiesława Romanowskiego. Na pan Wiesław zmarł. A też zmarł? Tak. Dobrze, a na co się skarży? Skarżył? Pan Wiesław skarżył się na... A, prosta sprawa. Siekiera mu odcięła palec. Okej. Okay. Niespotykane. Był chwilę hospitalizowany. Następnie, później jak już jego stan się ustabilizował i był gotowy do wypisu, no to zmarł. Wziął i umarł. Tak. Jakiś pechowy ten szpiel tutaj. No dosyć. Ja chcę szukać więcej tych. U pana Wiesława zaobserwowano, że przestał oddychać. Tak jest wpisane w karcie. Zdarza się. W najlepszych rodzinach z fortepianem i kanarkiem. Ja chcę przeszukać jeszcze trochę dokumentów.
Dobrze. Rzuć sobie proszę na korzystanie z bibliotek w takim wypadku. Och, tak. To jest ładna statystyka, którą mam. Obniżam o 6 i mi wchodzi. Wspaniale. Zatem w kartach pozostałych, bo nawet jest tutaj ich trochę więcej, zauważasz, że rzeczywiście w ostatnim czasie chyba trochę się szpitalowi nie wiedzie, bo średnio przynajmniej raz na 3 dni jest jeden zgon. Statystykę troszkę zgonów popsuł dzisiejszy dzień, gdzie są 2. Już. Już. Ale to też jest z datą w teorii wczorajszą, 23:59. Więc chyba dbają o to, żeby statystyka jednak się zgadzała. No wie, taka spora śmiertelność tutaj jest. I przeglądam, jakie są jakby przyczyny zgonów. Dobrze. No, nie podoba mi się to. No, więc jesteśmy w piekle, no to jest normalne, że czasem ktoś umiera. Czy ja mógłbym na szybko rzucić sobie może na wiedzę historia, żeby się dowiedzieć, jaka instytucja była odpowiedzialna za kontrolowanie placówek medycznych w 1895? Oczywiście. Dajmy się to zrobić. Dobrze. Ty wechło. Możesz... 25, ale wechło. Jako, że ja nie mam tej wiedzy historycznej, to możesz ją sobie dodać od siebie. Jeżeli też jej nie masz, możesz zmyślać. Dobrze. Ale może to być jakaś rada lekarska lub coś takiego pewnie. To tak rada lekarzy. Nie spisuje się tu chyba za bardzo. Powiedziałbym, że ojejaj. No jest... To jest dziwna prasówka. No jest dziwnie trochę, jakby... Mi się kojarzy, że za naszych czasów to ten szpital to taki bardziej jeden z tych lepszych. Ludzie z całej Polski zjeżdżają do niego, że dobrze, że to specjaliści tutaj jakby pracują. Ja bym chciała jeszcze zerknąć na... Jeszcze ci nie zdążyłem powiedzieć... Przyczyny. Tak, właśnie o przyczynach. Z przyczynami w większości jest to albo zawał, czyli taki dość wygodna wymówka, albo bezdech senny, albo zapadnięcie płuc. W większości to są przyczyny, które się pojawiają. Nie ma żadnych jakichś bardziej poważnych typu czy to wylew, czy na przykład dekapitacja. To raczej się nie ma żadnej dekapitacji, jestem zawiedziona. Znaczy, ja nie mam żadnej medycyny. Kardiologiczna. Myślisz? No i same zawały. Są jakieś oznaczenia na dokumentacji? Tak. Część z tych pacjentów jest na przykład początkowo trafiła albo na ze spowodów na przykład gastrologicznych, część na przykład z powodów chirurgicznych, a część trafiła z powodów natury psychiatrycznej, oznaczonych po prostu jako wariatów. No tak. No w sensie... to takie czasy były. No tak. Chillowe takie trochę. No, kurde, powiem wam. Natomiast nic wszyscy, z tego co zaobserwowałaś, w pewnym momencie, a czy wszyscy, prawie wszyscy, ale no. Na te 5 pacjentów, których tam na przykład tak się rzuciło bardziej w oczy, oni już tak wychodzili na prostą i nagle cyk, zgon. Tak by jakiś nawrót był, tak to jest tłumaczone w kartach, że serce nie wytrzymało obciążenia wcześniejszej choroby, że powikłania, że tutaj obciążenie organizmu, że wysiłek ogromny. Wiecie co? Powinniśmy pójść do kostnicy i sprawdzić te ciała. Tam pewnie będzie przejście do niższego kręgu. Tak, masz rację, na pewno tak będzie. Wiem, że mam rację. No. Przeraża mnie, jak masz rację i wiesz o tym. Nie, przeraża mnie, jak jesteś przekonany, że masz rację. To jest wtedy niepokojące. Ale nieważne.
Felix, idziemy? No wiesz co, póki co nie mogę wymyślić żadnego przeciw. No to zobaczmy, jak ktoś będzie stwarzał problemy, tak wam wtrąca. Ja, będziecie moimi pacjentami. Aha. Trójka nowych lekarzy w nowym miejscu, to... Ja nie mam nawet zamiaru udawać lekarza. Jakby ja z medycyną to się znam tyle, że jak wezmę proszek na ból głowy, to przestaje mnie boleć głowa i to mi wystarcza. Przepraszam bardzo, ja mam jedno małe ci pytanie. Mhm. Czy ja mogłem wziąć te dokumenty, które Róża przejrzała i zobaczyć, czy one nie są po prostu sfałszowane w jakiś sposób? Oczywiście. Rzuć proszę na fałszerstwo. Jaka właśnie fałszerstwo jest jako rzemiosło? Tak, sztuka rzemiosła. To nie lada sztuka, żeby być dobrym fałszerzem. Coś tak. O tym wiem. Tak, tak wycho. Dobrze. Zauważyłeś, że... nie tyle, co są sfałszowane, co wcześniej ktoś tam zapisał coś ołówkiem. Wcześniejsze jakby notatki. Ołówek został następnie zmazywany i zostało coś poprawione piórem. Tu jest może jakaś czysta kartka? Jest. Bazi, ty jesteś artystą. Ja wiem, że to trochę sztampowe, ale masz na pewno jakiś ołówek do szkicowania, prawda? Mam ołówek do szkicowania. Czy pożyczyłbyś go na chwilę? I to jest 47, czy nie weszło? Oczywiście. Masz nawet taki mały piórniczek z 5 ołówkami różnymi. I do tego drewniany mały piórniczek. O właśnie taki. Wyciągam sobie ten piórniczek. Masz. Proszę, oto ołówek dla ciebie. No ja bym chciał zrobić taką kalkę, spróbować zrobić po prostu z tego czystego ołówka. Znaczy, czy dam radę w jakiś sposób odtworzyć tamte napisy. Dobrze. Wziąłeś pierwszą, lepszą z brzegu kartę, najświeższą. Pana Wiesława. Widzisz, że na pana Wiesława karcie zapisano. Pacjent posiada ślady na szyi, jak po uduszeniu. Wiecie co, ja bym chciał powiedzieć, że tu wcześniej było coś innego napisanego, ołówki poprzez zmazane i ta kartka sugeruje, że go uduszono. Nie. Dym, dym, dym. Co? I chciałbym sprawdzić kolejną. Dobrze. Widzisz następnie kartkę pana z zawałem. Widzisz, że tam wpisano, że zatrzymała się akcja serca pacjenta. Pacjent mocno wychłodzony. Ale nie przejmuj się, gdyż na kolejnym, chyba że Vespera nam ścięła. Właśnie nie jestem pewien. Bo ty mówiłeś, że potrafisz tak zastygnąć bez ruchu. A Vesper? Nie wiem. Dobra, to teraz część artystyczna. Widzisz właśnie, zobacz, popatrz na żuławia. Zobacz po prostu jaki... A ja trochę ruszę źrenicami chociaż. No to trzeba się przyjrzeć. A jak tak rzucasz okiem, jak coś nagrywasz razem, to jest nagle takie... Co? Umarł znowu? Przepraszam, zabiło mi internet, ale już jestem spoko. Spoczko. Dobrze, że wróciłeś. Mieliśmy anegdotkę o tym, że ja zamieram, jak się nie ruszam na sesji. A. Albo na nagranie. Tak. Natomiast na drugim z zatrzymaniem akcji serca zauważyłeś, że rzeczywiście była zatrzymana akcja serca, ale pacjent był mocno wyziębiony, jak go znaleziono. Z zapadniętymi płucami również ślady na szyi po tym, jakby pacjent był uduszony. A jeden, który przestał oddychać, jest zapisane, że pacjent zaplątany w kołdrę, którą był przykryty, owiniętą dookoła jego szyi, przestał oddychać.
coraz mniej podobają mi się te akty zgon. I to jest trochę śmiech przy łzy, ale obawiam się, że jesteśmy w jakimś zakładzie psychiatrycznym, gdzie chorzymi są lekarze. No, brzmi to wszystko dosyć przerażająco, potwierdzam. I w tym momencie słyszycie, że zegar wybił trzy ding-dongi, boing, 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 oznaczając godzinę trzecią. Już trzecia. Wiedziałem, że w piekle mają czas. Tu powinno być cały czas trzecia godzina. Dobra, idziemy zwiedzać? Ja już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wyglądają pozostałe kręgi. Chodźmy do tej kostnicy. Chodźmy do kostnicy. To momencik tylko, bo tak, chciałbym sprawdzić. Czy, bo te dokumenty ktoś podpisywał. Zawsze jest ta sama osoba? Nie. Zazwyczaj podpisywane są przez pielęgniarkę, przez lekarza, który był na dyżurze, kiedy dana osoba umarła, no i ostatecznie przez ordynatora, jako zatwierdzenie, że wszystko się zgadza ze sztuką medyczną, nikt nie powinien mieć zarzutów i... Ale rzuciło ci się jedno nazwisko w oczy, w uszy, bardziej w oczy, bo w sumie czytałeś. Laura Chojnacka. Najczęściej występuje, tak? Tak. Najczęściej właśnie jako pielęgniarka, która znalazła pacjenta. W tych przypadkach, co tam 5-6 przejrzeliście, to występowała w 3 na 5. No dobrze, chodźmy w takim razie. Dobrze. Czyli wychodzicie, jak rozumiem, z gabinetu. Oczywiście, jak najbardziej. Tak. No i ja nawet pierwszy mogę wychodzić. Dobrze. To jako pan doktor wychodzisz z gabinetu, za to wychodzi Róża i Felix. I jesteście na korytarzu, szpitala, ewidentnie szpitala. Widać doskonale, że jest to szpital niezbyt dobrze, niezbyt przyjaźnie przynajmniej to wygląda na pierwszy rzut oka. Po prawej stronie korytarz, po lewej stronie korytarz i po prawej stronie gdzieś w oddali majoczą schody w dół. No kostnica zwykle jest na dole. Były tak. A czasem są też plakietki oznaczające, w którą stronę co jest. Też prawda. Są tutaj jakieś plakietki oznakowania? Tak, są podpisane sale poszczególne. Oraz widzicie, że też na przykład jest podpisana chyba dyżurka, bo słyszycie dochodzące tam damskie głosy. Prawdopodobnie też dyżurka lekarska, bo widzicie wchodzącego tam mężczyznę w kitlu. Oraz poszczególne sale, natomiast aż tak dokładnie nie jest to opisane. Oprócz tego, że na samym końcu, jak patrzycie w drugą stronę, widzicie wyjście. Tylko, że jest to wyjście jakby z tego skrzydła samego szpitala. No to idziemy w dół. Tak jak mówiłeś, Feliksie. Tam musi być zejście. Na kostnicę. Idziecie zatem prosto przez korytarze. Po drodze mijacie oczywiście pokoje pacjentów. Sale z pacjentami, mm-hmm. Na których widzicie ich na przykład 10, 12, 15 pacjentów na jednej sali. Na metalowych, niezbyt wygodnych zapewne łóżkach. Widzicie gdzieś, gdzieniegdzie krzątające się pielęgniarki. Raczej jedna na salę maksymalnie, jak tak patrzycie. I rzućcie sobie na nasłuchiwanie. Nasłuchiwanie. 98.
Szklanka od wczoraj ci została w uchu. Mhm. Cztery weszło. Po prostu. No ja mam 100. Nie! Dlaczego zabierasz mi najwyższy wynik tej kampanii, tej sesji? Dobrze. Jeszcze się upewniałem, ale... Nie chcę być inaczej. Bardzo dobrze. Idąc, Feliksie, ty usłyszałeś z pokoju obok głos mężczyzny, który rozmawia bardzo ściszonym tonem z kobietą. Ale że aż dwóch? Ale co to się stało, że aż dwóch? No, panie doktorze, ja nie wiem, co się stało. Ja rozmawiałam oczywiście i z Laurą, i z doktorem, który był na dyżurze, ale no, opowiedzieli, że nie, że umarli, no panie doktorze, co ja mogę? Ja tu tylko tutaj to szefową jestem, pielęgniarek, co ja tu więcej mogę? No, basen mogę wymienić, o. Na drewniaki się poskarżyć, że dawno nowych nie było. A pan doktor co ode mnie wymaga? Że co ja tutaj? Może to ja powinnam tutaj pacjentów badać, jak pan chce, żebym ja wiedziała od razu, co się stało? No panie ordynatorze, no jak to tak? I słyszysz tam, że ordynator się tam, no rzeczywiście, tam panie Michalino, rzeczywiście, to nie pani sprawa. To ja porozmawiam jeszcze z panią Laurą. Tymczasem Róża. Róża i Bazyli, którzy zatrzymaliście się trochę może w tyle, trochę może wolniej szliście. W pewnym momencie mieliście nieodwzowne wrażenie przejmującego was chłodu, zimna i Różo, ty masz wrażenie, że gdzieś z sali rozdarł się ogromny krzyk. Jeżeli byś miała zgadywać, to po prostu pacjenta pewnie operują bez znieczulenia. Tak to ci brzmi. To jednak jest mały pikuś przy tym, co usłyszał Bazyli, bo Bazyli, ty jesteś przekonany, że ten krzyk nie dochodzi z sali. Ten krzyk dochodzi z wewnątrz ciebie. Jest to krzyk, który po prostu znajduje się w twojej głowie i wręcz ci ją rozdziera od środka. Ale myślę, że sobie rzucę na poczytalność. Czekaj, spokojnie, jeszcze nie szarżuj. Nie. Zaraz sobie rzucisz. Natomiast jeszcze w tym krzyku usłyszałeś jakby głos. Głos, który mówi takim dość liściastym wręcz głosem, można by tak go nazwać, przez szeleszczenie. I słyszysz, że ten głos mówi do ciebie: poddaj się, poddaj mi się. I znowu słyszysz krzyk i rzućcie sobie obydwoje na poczytalność. Tararara, tararara. 56. 22. Więc u mnie to jest... zdałem. Jeszcze zdałem. Dobrze. To Bazyli 2, Róża 1. I idziemy dalej za Feliksem, który tak oglądając się widzi, że się zatrzymaliście i macie drożdż. Jakie miny? Przerażone w opór. Co się dzieje? Halo. Bazyli, Róża. Jesteście cali? Halo. Dlaczego się zatrzymaliście? Felix, daj tą flaszkę, bo... To piekło nie jest chyba aż takie atrakcyjne, jak mi się wydawało. No dobrze, proszę bardzo, jak to by to... Chociaż to, co kojarzę, piekło nie miało atrakcyjne być. Dzięki. Od razu robię z gwinta, oddaję.
kostnica, czy raczej spróbujemy wypytać pana doktora, bo mamy ich na gorąco uczynku. Kostnica. Kostnica, ja chcę zejść niżej, już nie chcę być w tym kręgu, chodźmy dalej. No dobrze. Mhm. Dobrze. Idziecie zatem przed siebie korytarzem. Zdecydowanie was tak dobrze nie słychać jak pielęgniarek, które gdzieś chodzą. I tak w pewnym momencie za waszymi plecami usłyszeliście kroki. Przepraszam państwa, tu kim są? I wiecie, że przed wami stoi pielęgniarka, można powiedzieć, że doświadczona. Na oko by się jej dali koło 40. Ma wściekłego koka zawiązanego z tyłu i wściekłe spojrzenie na twarzy. A ma jakąś plakietkę z imieniem? Tak. Na plakietce widnieje, że jest to przełożona pielęgniarek P. Michalina Wieczorek. Może jak wygląda Bazylii? No, ale co, jak mam jeszcze raz ci opisać, jak wygląda? Znaczy, nie, jak gdyby nadal tak kiepsko, czy zdążył się trochę ogarnąć po tym łyku? Nie. Aha, no, dobrze, to ja... Trochę mi ściągnęło w dół, więc... Dobra. W takim razie ja spróbuję przejąć. Witam panią serdecznie. Nazywam się Ambroży Kleksiński i jestem z Rady Lekarzy. Dopatrzyliśmy się ostatnio sporych nieprawidłowości. Przyszedłem tutaj dość nagle i niespodziewanie, by dokonać odpowiednich, jakiego trzeba użyć, oględzin tutejszych warunków i pacjentów, o których usłyszeliśmy i o których się niepokoimy. A to czemu ta wizyta nie zgłoszona w ogóle? Ani do mnie, ani do ordynatora, ani do mnie. Dokładnie ja z tego powodu. Nie wiem. I nie miała pani wiedzieć. A powinnam. Jak to ma być porządek? Nie, jest niespodziewana. No wie pan, no to wy lekarze to wszyscy po tych samych pieniądzach jesteście po prostu. Być może, szanowna pani, aczkolwiek ja jestem osobą, która dostaje polecenia z góry i ma je wykonać. I jeżeli ja tego nie zrobię, no to obawiam się, że to ja wylecę z mojego stołka, a jeżeli pani mnie nie przepuści, to obydwoje wylecimy z naszych stołków. To w drugą stronę, dobrze. No, u ordynatora już byliśmy i po drodze jeszcze zaczepiamy o kostnicę. A nie widziałem pana ordynatora, jak byłam po niego. No wiecie pani, bo ja byłem trochę później i trochę wcześniej. Mhm. Kostnicę. Tak, kostnicę. Mhm. Zaprowadzić pana. Co mnie teraz, jak pani jest, jak mógł ładnie prosić w takim razie o to? To tam schodami w dół sobie pan zejdzie. No, że nie, a ja mam robotę do roboty. Oczywiście, nie przeszkadzam. Tylko prosiłbym jeszcze, i tu myślę, że wciągnę kawałek papieru po prostu i ołówek, który wziąłem i nie oddałem. Poprosiłbym jedynie panią, jeszcze raz tą plakietkę. Panią Michalinę Wieczorek. Tak. Wieczorek. O długość stażu pracy w tym miejscu. Długość stażu pracy? 20 lat. Rozumiem. I to była pierwsza praca, czy nie? No tak, tak. Dobrze. Ja się tak wtrącę, tylko to pani to chyba od urodzenia pracuje. Widzisz, że ona tak cię zmierzyła wzrokiem. A pan też tutaj z tej rady? Ale nie, no fartuch taki. Pan stąd? Pan nowy? Starzysta? Tak. Nie, dzisiaj mój pierwszy dzień. To oprowadzi pana z rady. Bardzo dobrze. Poklepała cię tak po ramieniu. I wyprzedziła was jeszcze i weszła do pierwszej sali na lewo. Zaglądam za nią.
To co, prowadzę was, nie? No. Zaglądasz za nią. Czy chcesz tak wsadzić głowę tak przez drzwi? Nie, jeśli już to przez okienko w drzwiach, jeśli jest. Drzwi są otwarte, tak, całkowicie na oścież. Kurde, kusisz ziomek. Nie no, jakby... Dobra, zaglądam, tak, ale tak trochę. Dobrze. Tak jednym okiem. Zaglądasz tak jednym okiem przez drzwi? I tak widzisz, że tylko się obróciła tak głowa. Cofam się momentalnie, jakby... Tak będzie przetypane. I słyszę takie... Puf! Co? Takie pf! Tylko takie... Takie pfysznięcie, tylko takie... A, takie pf. Tak. Dobra, kumam, dobra. Ciężko to okay. Oddać, jak mikrofon blokuje. No to prawda, ale dobra, już kumam. Tak, Pani, i słyszysz słyszycie głośne chodzenie chodaków tam, drewniaków. O nie, a i zarazem i za skórę. Nie wiem, czy to jest powód do radości, mój drogi. Znaczy, trochę tak, ale... ale może nie. Nie, ruszajmy. Ruszajmy, bo to... Ważne sprawy to tutaj trzymają. Tak, musimy zwiedzić pozostałe kręgi. Tak. Schodzicie zatem po schodach. Rzeczywiście zauważyliście, że tutaj już gabinetów nie ma, są jakieś, jest jakieś laboratorium oraz jest też pomieszczenie z dużym napisem kostnica. Oraz są jeszcze jakieś nieoznakowane, zamknięte drzwi. No jakiś składzik, jakieś... To kostnica, no. Mhm. Zdecydowanie kostnica. Dobrze. Wchodzicie do kostnicy, czujecie chłód otaczającego was pomieszczenia, czujecie lekki zapaszek, który stara się być zabijany, przyniesiony mi tutaj lawendą, tymiankiem jakimś, gdzie też jakieś polne kwiaty nazbierane chyba po prostu i poukładane, żeby po prostu trochę zabić ten zapach śmierci. Mhm. Interesting. No dobra, panowie, szukamy tych ciał. Wchodząc do kostnicy widzicie, że za biurkiem siedzi mężczyzna o tak. Niezdrowo blado-żółtej cerze z włosami mocno przerzedzonymi, przyczesanymi na bok. Patrzący na was zmęczonym wzrokiem spod łba. Mężczyzna, który prawdopodobnie, jeżeli by go położyć do trumny, to nikt by go nie wiedział, czy to trup, czy nie trup, ze względu na jego... Blade physis? Blade physis, ale oprócz tego szkieletowatą posturę. Panie Karolu, to pan? Dzień dobry, nie. Przepraszam, musiałem z kimś pomylić, ta żółta cera tak mnie trochę zmyliła. Nie. Nie, Wojciech. Wojciech Karolak. Panie Wojciechu, co pan tutaj robi? No ja tutaj w sumie to jestem patologiem. Badam trupy. Wygląda pan jak patolog, bo ja tu dzisiaj pierwszy dzień mam dopiero i tak dopiero poznaję parze, gdzie pracuję i tak dalej. Pan... Bardzo mi miło poznać. Bardzo miło. Tak, Bazyli... Róża, jakie mam nazwisko? Bazyli Zarzeczny, to ja, doktor Bazyli Zarzeczny. O, bardzo miło. Co pan na to... Co dzisiaj tutaj mamy do rozkładania? Co dzisiaj tutaj rozcinamy? No już nic. To co dzisiaj było rozcinane? Pan doktor powiedział, że nie trzeba. Że jeden umarł i drugi też umarł. Śmierć naturalna podobnież. Jest dla mnie zero roboty. Tak cały czas prawie. Kiedyś to było, kiedyś to przynieśli mi takiego po biciu. I się okazało, że
On był zatruty. I dlatego go tak łatwo pobito. A osoba, która go zatruła? To nie zgadną państwo. Brat. Blisko. Teść. Teść. Chociażby sąsiad to tak zrobił. Ale pobił go brat. Wojciechu? Tak? Tak, tak. Wojciechu. Mogę tak? Wojtku. Wojtku, też, proszę. Wojtuś, słuchaj. A miałeś takiego pacjenta, który zginął od tego, że ktoś mu siekierą palec uciął? Tak, był taki. Ale jak mi powiedzieli już, że by nie sprawdzać, bo to przecież od siekiery nie umarł, jak tu przyszedł, to 3 dni minęło. To miałem takie... a już go rozkroiłem. I co tam znalazłeś? W razie czego to pan inspektor... Ambroży Kleksiński. Właśnie on. Pan Ambroży. A chyba kojarzy. A... Z tych kleksińskich, warszawskich, tak? Co ja tam znalazłem? Taka dość dziwna sprawa. Bo miał wpisane, że płuca się zapadły. A się nie zapadły. Wiem, bo jak nacisnąłem, to wypuścił trochę powietrza. Jak tak ponaciskałem i tak, no, jak miech Kowalski. Tak, ale co było faktyczną przyczyną w takim razie, skoro pan sprawdzał? Ja to mam takie podejrzenie, że chyba ta tchawica, to niedrożność tchawicy. No ale wygląda, jakby miał zmiażdżoną krtań, więc może dlatego. A szyję miał taką pogniecioną, ale podobnież to po operacjach może się tak dziać od anestezjologii. A powinien wczoraj się to powiedzieć Bogusławienko. No był pan. Jest dalej. Zaprowadzi. Czy może mi pan powiedzieć o jego zgonie? Umarł. A ja bym chciał, to możesz go, Wojtek, od razu wyciągnąć? Ja bym sobie tak... No oczywiście. Widzę, że podszedł do... załóżmy, że do tej wysuwanej rzeczywiście szuflady na zwłoki. O, no i tu sobie leży. Któż pobierze? Jak coś mu kolędować? Chyba nie, bo już nie jest taki mały. Ale dobrze, że dzieci rzadko umierają. Ale z drugiej strony patrząc, tutaj ja najbardziej się fascynuję, wiecie państwo, pępkami. A co? No niech pani zobaczy, jaki to pan ma taki... O, jeszcze farfocel jest. Wziął, wyciągnął, wypstryknął. Dobrze, ale co może nam pan powiedzieć o tym ciele? Niewiele. Aha. Ale mogę powiedzieć więcej o tym drugim panu. Panu... Czesław? Wiesław? Jakoś tak. To on później przybył. To pokaż go od razu. Wysunął. No. I widzicie, ma takie... Tutaj takie ślady. Dziwne, bo co? Operacji nie miał. I rzeczywiście widzicie, że pacjent ma odciśnięte ślady na szyi, jakby złapała go duża ręka, bardzo duża ręka. Jakbyście mieli porównać jakby rozstaw palcy, szerokość, długość, to taka nadzwyczaj długa ręka. I
bardzo z drugiej strony podłużne i cienkie palce. I widzisz, że krtań jest lekko zmiażdżona. Takie macie przynajmniej wrażenie, że jakby tutaj nie powinna być tak szyja zapadnięta. No dobrze, a ten Janko też miał takie rzeczy? Takie oznaki? Nie, widzisz, że on nie ma. On nie ma... Nie ma takich oznak. Dobra, a ten... bo powinniśmy albo pamiętać, albo tutaj powinno też być gdzieś przy tym ciele. Kto podpisywa, jaka pielęgniarka podpisywała akt zgonu Janko, a jaka tego Mirosława? Laura Chojnacka i Laura Chojnacka, jak widzicie. Może pan nam coś powiedzieć o tej pani? Tak. To pani Laura pracuje niedługo tutaj. Będąc 2 lata może. Miła, serdeczna, sympatyczna. Czasem mi tutaj świeżych kwiatków przynosi. I zawsze takie smutno, jak jej pacjent umrze. A to się jej zdarza. I właśnie zawsze płaczę później, że akurat to na zmianie, jak szefowa jest razem z nią. I że zawsze wtedy, że nigdy jak sama jest. Ale jak szefowa jest, to zawsze wtedy. Interesujące. No, mówimy o Michalinie Wieczorek. Tak. Panie... Czy ja mogę tak popatrzeć, czy on faktycznie tak, bo on tak trochę apatycznie gada, ale tak gada, bo faktycznie tak gada, czy gada, żeby spróbować nas jakoś trochę na tutka wystan. Możesz sobie rzucić na psychologię. Psychologia, 10%, zobaczymy. 001. Widzisz, o kurde. Widzisz, że mężczyzna nie, on tak gada z natury, że on nie jest zbytnio rozrywkowym człowiekiem, nie jest zbyt energetycznym człowiekiem i prawdopodobnie to, że on tutaj siedzi, to też nie jest jego pasja życiowa, ale że gada szczerze raczej, bo z drugiej strony prawdopodobnie jest przyzwyczajony do tego, że może ze swoim rozmównikiem szczerze pogadać, bo zwykle pewnie ten jego rozmówca już nie może mu odpowiedzieć. Powiedziałbym, że dość martwa widownia i grobowa atmosfera tu panuje. Tak. Chłodne przyjęcie. Dobrze. A te zgony z tą krtanią, od kiedy się nasiliły? Kiedy pojawił się pierwszy taki przypadek? Na pewno pan pamięta. Panie Wojtku, widać, że jest pan dość kompetentną osobą do tego. W styczniu. W styczniu. Pojawiły się wtedy nowe osoby? Jakbym miał powiedzieć datę, to chyba był 21. Jeśli się nie mylę. Chyba tak, chyba to był 21. Ale tu mogę się pomylić. Kojarzy może pan, czy ktoś nowy się pojawił w tym czasie? Nowy. Jakiś pracownik? Pracownica? O. Nie wiem. Chyba nie. Rozumiem. I coraz więcej pewnie takich, prawda? No ostatnio częściej. Tak od miesiąca. To dużo się zrobiło. Dużo pracy. Przenosić stąd, tam, tu. Później trzeba wydać dobremu grabarzowi i się upewnić, czy to jest ten grabarz. Bo wie pan, co ludzie robią? Nie wiem. Podobnież ludzie trupy kradną. A po cóż to? Nie wiem, tak mi powiedział ordynator. Bo raz mi zginął. No nie będę ukrywał, raz mi jeden z panów zginął. Pomyślałem, sam nie odszedł. No więc ktoś go musiał wziąć i wynieść. Ale tuż to w tym miesiącu jeden z nich zginął? Tak. Albo nawet nie, pod koniec maja. No ale zależy, czy liczymy miesiąc jako 30 dni, czy kalendarzowo.
No tak, 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 oczywiście. A państwo kim jesteście? Ja jestem zastępcą ordynatora, jak już mówiłem. A. To niech pan mu powie, żeby... A w sumie to nic. Niech się wali. No już Wojtek, zacząłeś jeszcze mów. Nie, tam... No Wojtek, nie bądź taki. Pies. Wojtku. Chciałem zgłosić, że przydałoby się, żeby zamiast tych schodów to był jakiś podjazd. Albo winna. Bo jak się te ludzi przenosi, to trochę tak się obijają czasami o schody i ostatnio pani była, że jej mąż dziwne siniaki ma na plecach. O, widać, że nigdy nie widziała aresztowanych ludzi. No dobrze, ja myślę, że na nas tu chyba czas, prawda? Tak, zdecydowanie. Jesteś, Wojtku, czym byś chciał się jeszcze z nami podzielić, a czym byś się nie podzielił z nikim innym? Rzuć sobie na jakiegoś skilla. Rzuć sobie na wygląd, bo najwięcej. Masz sobie z kością bonusową. Właśnie, bo ja mam bonusową. Ale to taką dodatkowo przy tym rzucie ze względu na to, że on was już trochę poznał i polubił. I dawno z nikim tak długo nie rozmawiał. I jeszcze jesteś ordynatorem. A nawet możesz mieć dwie kości bonusowe. O, panie. Zaraz na mnie spojrzy. Czekaj, bo tu ogon kota mi przeszkadza trochę. Dobra. Ja bym sobie rzucił... Czy... Na gadaninę to może być, czy może być jakiś inny? Dobra. To jest tak. 32. Super. Widzisz, że on tak ma. No tak. Ostatnio jak wychodziłem, to takie miałem wrażenie, że tam z tych piwnic jakieś głosy słyszałem. Ale tak, jakie głosy? No tak mi się wydawało, że to tam jeden pan doktor z panią Michaliną, to taką z Hacy chyba mieli. I o czym się rozmawiali. Ale byli bardzo podekscytowani. Ale w jaki sposób podekscytowani tacy, że o, znaleźliśmy coś wartościowego, czy bardziej podekscytowani w taki sposób erotyczno-seksualny? Raczej w ten pierwszy. Zdecydowanie tak. Chyba wydaje mi się, że mógł być to pan Tomasz. Tomasz? Tomasz. No nie. A jeszcze znaleźli pana Tomasza? No nie, on dalej pracuje. To Górski. Doktor. Pan radny? Nie. Może to jego ojciec? Już mi się wszyscy mylą. Za dużo tych nazwisk. Doktor. Tomasz. Doktor. Górski. Tomasz. Górski. Tak. 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 I co z nim? No to chyba to był on. Tak. Ale z Marysią, czy... Nie, z Michaliną. Ale... No. Jesteś pewny, że oni tam nic nie... Może tam później... To tak. Nie wiem, ja poszedłem do domu. Ale słusznie. Jak zacząłem tupać butami, to trochę ucichli. Dobra. Mam jeszcze jakieś pytania do tutaj, żeby wystawić ocenę
Nie. Pracy? Nie. Nie. Karolu? Wojtku, przepraszam. Wojtek. Stawiam ci 10 punktów. Dziękuję. Dwa by wystarczyły. A masz 5 razy tyle. 2 z 10. To 5 razy tyle. Owszem. Nie da się ukryć. To dobra, moi mili. Do zobaczenia. Miłego dnia. Zwykle jak kogoś widzę, to jest martwy. Nie. Tak jak już wyszliśmy z tego pomieszczenia. Widzi nas, bo jesteśmy martwi. Nie jesteśmy. Nie wiem, co tu się dzieje, ale wygląda na to, że należy rozwiązać tą zagadkę. Więc. Myślisz, że jesteśmy na tyle kompetentni, żeby rozwiązać tę zagadkę? Jesteśmy martwi na pewno. Nie próbujemy póki co w chwili obecnej nic ukryć. Więc rusz może tego ordynatora, który tu jeszcze jest. Zaszczujmy go i zmuśmy do odpowiedzi. Ja nie mogę, bo jestem jego zastępcą od dzisiaj. Aha, no to... To ja w takim razie. Chyba, że ty, Róże, masz jakiś pomysł inny. Ej, a jakbyś może tą Michalinę przycisnęli i co ona tam z Górskim wyrabiała? To jest jakaś tajemnica, może ona wie, jak dostać się na niższy krok. Obawiam się, że tu żadnego kręgu nie ma. A ja ci mówię, że jest. Jedyne, co zatacza kręgi, to ta tajemnica. No, może rozwiązanie jej pozwoli przejść na ten krok niżej. Dobra, ale to podsumujmy wszystko, co mamy. Jesteśmy martwi. Z windy wyleciały kapelusze, okazaliśmy się, że jesteśmy w szafie. Tak. Piekło to jest 1886. 95. To jest nasze piekło. Tak. Dużo tutaj pacjentów i mówią, że mają zawał. Tak. W piwnicy siedzi stary człowiek o żółtej twarzy i kroi ludzi. Bo nie wychodzi na słońce. Bo nie wychodzi na słońce. Tak. A jeszcze akty zgonu podpisuje jedna pielęgniarka. I tylko jak jest jej szefowa. Znaczy, głównie podpisuje jedna pielęgniarka, tam oczywiście jest ich więcej. Tych pielęgniarek, jak gdyby po prostu na te 5, co miałem dostępne, no to 3 podpisywała Chojnacka. Niemniej coś albo ktoś, kto ma bardzo długie ręce, zostawia ślady na szyjach. Ale po co? To jest zupełnie bez sensu. No po co? Ale że zostawia ślady? Tak, no są ślady. Po co masz długie ręce? No bo jak zaciskasz, to zostaje ślad. Jakby po prostu tak działa siła. Nie, no to ja wiem, tylko że po co dusi? Żeby zabić. Tak. Ale poczekajcie. Czy nam zależy na rozwiązaniu tego? Znaczy mi zależy, bo może wtedy zejdziemy do niższego kręgu. Może po prostu wyjdziemy drzwiami i wiemy, co się wydarzy, jeżeli to jest ten 95, 6 i sobie ułożymy życie jak trzeba. To znaczy jak? Nie wiem, Felix, możesz być bogaty. No mogę, ale zważ na to, że... Możesz zostać wujkiem burzy. I być bogatym wujkiem. Mógłbym zostać bogatym wujkiem Róży. Może to tak naprawdę my w twoim apartamencie siedzieliśmy. To jeżeli tak, to chciałbym bardzo przerwać ten nieszczęśliwy krąg wydarzeń. Czy wujek jest podobny do Feliksa? Niezbyt. Chociaż... Też...
zauważasz u nich podobną fryzurę. No po prostu mur beton, to jest ta sama osoba. Rozgryzłeś to. Dobrze, to przerwijmy może w takim razie tą jakąś dziwną pętlę. Wy się nie całowaliście. Wcześniej powiedziałeś dobra, do niego pytanie. Róża, ale wcześniej dobra, powiedziałeś do Feliksa kochanieńki. Czy mój kochany. Kochani. Ja słyszę. Ja słyszę, ja wyłapuję takie rzeczy. No, jesteś jednym z największych plotkarzy, jakich znam, więc faktycznie tak wyłapujesz, przyznam. To prawda. Jaki jest gry plan, panowie? Gdzie idziemy? Co robimy? Ej, mam pomysł. Słuchajcie. Jest, no. Słuchajcie. Jeżeli my faktycznie nie żyjemy, może... Bo to wszystko podpisywała ta Michalina, tak? Wieczorek. Nie. Jezu, za dużo tych nazwisk. No dużo, potwierdzam. Laura Wieczorek jest szefową pielęgniarek. Tak. Najwięcej aktów zgonów podpisała Chojnacka. Felix, podziwiam cię za tą pamięć. Chodźmy znaleźć Chojnacką i się spytajmy, dlaczego to wszystko podpisuje. No bo musi. No to spytajmy się dlaczego. No, jesteśmy w piekle i tak nie żyjemy, więc nas nie zabiją. Tak, więc możemy po prostu zapytać się otwarcie. Hej, Chojnacka, to ty dusisz tych ludzi? Spojrzymy na jej dłonie. Jak będą długie, to już wiadomo, że to ona. To wtedy wygrany dialog. No dobrze. Chodźmy w takim razie do Chojnackiej. Chodźmy. Dobrze. Jak jest ta Chojnacka? Jeszcze nie tu. Musimy ruszyć dalej. Zalecie zatem na poziom zero z powrotem. Gdzież jest dyżurka pielęgniarek? Jest dyżurka lekarska? Jest pokój badań? No to ja do dyżurki pielęgniarskiej. Dobrze. Widzisz, że siedzą tam dwie panie. Piją sobie kawusie. Tak, część pomóc panu? Dzień dobry, ja szukam Laury Chojnackiej. A to nie wiem, czy pan znajdzie dzisiaj. Dlaczego? A bo bidulka znowu się popłakała, to pewnie w toalecie siedzi i płacze. A to nie ma toalet. A co się wydarzyło takiego? Nie ma toalet. A tam. Ja od razu wyjmuję jak gdyby kartkę. Ołówek. Wie pan, no. Czasem ma się gorszy dzień. No, kobiece sprawy, czy coś tam i... Tak. O. Dobrze, a gdzie znajdę panią Michalinę Wieczorek? Róża, rzuć sobie na psychologię. Ja? Tak. Sweet baby Jesus, wymagasz... Nie. Ja te a mogę ja rzucić na psychologię? Oczywiście. Aj, kości swoje zgubiłem. Dobry. Jak? Ja mam w ciałku. I jest to 19, a psychologii mam 70, więc dobrze. Prawie mam ekstremalnie. Założyłeś, że panie dość mocno się zdziwiły tym, że jak wspomniały o tym, że kobiece sprawy, to że dalej podejmujecie temat i próbujecie dalej pytać. Są tym mocno zdziwione. Bo ja spytałem o inną teraz kobietę. Tego się nie spodziewałem. Pani Michalina, tak? To... Tak, zgadza się. To powinna być chyba... No gdzieś może na salach. To może pan znajdzie. Taka z kokiem starsza... Tak koło 40. Tak, z kokiem? Tak. To właśnie ona. Tak. Dobrze, patrzcie jeszcze im na dół. Nie? No, widzisz, że... Takie ludzkie? Takie ludzkie. Kobiece, można powiedzieć. Drobne. A to ja się od razu zapytam. Pani pielęgniarko. Bo ja tu jestem pan doktor. No tak. Kto ma tutaj najdłuższe dłonie? Wśród pracowników. Wiesz, że oni tak patrzą po sobie. Ale to...
ktoś kradnie? Istnieje takie przypuszczenie. Że tak między sobą? No, Kaśka chyba. No, Kaśka. No to pani Kazimiera to taka jest. Ona zawsze jest taka. Wie pan, panie doktorze. No wiem. Nie, żeby coś złego na nią powiedzieć. Nie, żeby coś złego powiedzieć, ale... Ale jakby widział pan, jaka odszczelona chodzi po ulicy. No. Powiem tak. A skąd pieniążki na to ma? Szkoda mówić. Dobra, nie przeszkadzamy, idziemy dalej. Proszę dalej pracować. Dobrze. Wystawiam ocenę 10, jest idealnie. Tak. Jaką ocenę 10? To jest więcej niż... No to... Dwie piątki? A nie, to dobrze. Dwie piątki to okej. I gdzieś tam jeszcze zniszczyliśmy komuś życie w ten co towarzyskie. Niemniej, myślę, że ruszamy dalej. Gdzie może zahaczymy o tą toaletę. I zapytamy, czy Róża byłaby na tyle miła, by tam wejść. Będę na tyle miła. Dziękuję, ja trochę się wstydzę. No, powiem ci, że nawet byłoby niewskazane, żebyś tam chodził. No, nie wypada, jak to tak mężczyzna z kobietą. Nie te czasy, może któregoś dnia. Dobra, idę do tej łazienki. Wchodzi Róża na toalety, a tam lekarz. Czekałam na coś takiego, chociaż bardziej się spodziewałam, a tam koń. Albo nie wiem, tak brak naprawdę palety. Nie, tak naprawdę widzisz, że umywalki, gdzieś jakieś takie odosobnione mniej więcej kabiny i głośne poszlakiwanie z jednej z nich. Podchodzę, pukam delikatnie. Tak. Nikogo nie ma. Ja przepraszam, ale... Zajęte. Wszystko w porządku? Może chusteczkę chociaż dam? A kim pani jest? Nie zna pani głosu. Bo ja Karolina jestem. Dzisiaj mnie zatrudnili. Ja pierwszy dzień dzisiaj jestem. Aha. To niech pani się ze mną nie zadaje lepiej. Ale czemu? Bo ja to pecha przynoszę. Co też pani mówi? Jakiego pecha? Nie, stuczone lustro pecha może przynieść, a nie człowiek. No to co też pani? I wyciągam chusteczkę i tak... Ja to 5 pacjentów zabiłam w tym miesiącu. A dopiero 23. To nie pani zabiła pacjentów, tylko pan Bóg uznał, że ich czas. No co też pani mówi? Ale pan Bóg nie zabije ludzi. No nie zabija, ale to każdy ma rozpisane u pana Boga co, kiedy, jak i najwyraźniej był ich czas. Ale wszyscy, akurat wtedy cała piątka tutaj, jak ja byłam na dyżurze. No, może taki, no co ja mogę pani powiedzieć? No, taki zawód nasz, no. Nie zawsze się uda pacjenta ale uratować. Ale 5 i zawsze na nocce. I zawsze jak pani szefowa jest akurat. Nigdy inaczej. A jak chce się pokazać i akurat szefowej jest, to wtedy umiera. A jak szefowej nie ma, to wszyscy żyją i śpią. I nie ma problemu. Ale proszę, nie, no naprawdę, nic się nie dzieje. Proszę nie płakać. Naprawdę, to przecież nie pani wina. Bo przecież pani nie chodzi, nie robi krzywdy tym pacjentom, no pan ordynator tak? też mówi, że nie moja wina, ale ja wiem, że to moja wina. Pani Michalina mówi, że no coś musi być nie tak i... No ale to pacjenci umierają, jak jest pani i pani Michalina, a jak pani jest sama na dyżurze, to żyją, tak? No tak. A no wtedy to, ta gienka to pani jest... wina? To co jest wtedy? No ta gienka jest. Jaka gienka? No gienka. No nie znam gienki, ja pierwszy dzień jestem. No ta od musialaków. Nadal musi mi pani wyjaśnić. No to pani pozna pewnie. No ale to nie może być pani wina, jeśli
pacjenci pani zmarli, tylko jak była pani i szefowa. Bo jakby była pani wina, to by umierali tylko to jak też jak jest pani sama. Albo jak jest pani z inną obstawą. Znaczy, no, tą. No, zespołem. Bo no jakiś to ma sens chyba. No, to proszę już nie płakać, bo pani zapuchnie i będzie ja się pani postaram. To straszyć. A my uśmiechnięte musimy być, radosne, co by ulgę tym pacjentom nieść. A to ja sobie tego przyłożę ten skalpel z kostnicy do, i to ściąga od razu opuchliznę. Wie pani co? A metalowy to dobrze zimno chłonie. Ja wiem, ale może to może nie skalpel, bo to ostre. Ale wazon ciężki na kwiatki. A może szmatkę ale ja zmoczyć, tym skalpelem, tym... Zimną wodą zmoczyć szmatkę i sobie tak szmatę tak zmoczem? Opakować. Zmoczyć! Chusteczkę wodą zimną, tak. A. Tak. To co spróbuję, z moczem to no. Tak chyba nie jest. No nie, dobrze. Nie. I słyszę, że rzeczywiście się gdzieś tam uspokaja powoli i... To proszę już nie płakać, bo pacjentom będzie smutno, będą się martwić, co się pani dzieje. No ja to no. W sumie do domu już powinnam iść, po drugiej. No to proszę iść do domu, mąż pewnie w domu czeka. Ja nie mam męża. To kotek. Też nie mam kotka. Paprotka. Każdy ma paprotkę. Ale mam takiego, i zaczęła ci opowiadać swoją historię, że ma takiego Janka i ten Janek to taki przystojny młody chłopak. Ja się angażuję w tę rozmowę. Jakby pomagam jej. Jak skończymy rozmawiać o Janku, to wychodzę i mówię chłopakom, to nie ona, to ta szefowa. Skąd ta pewność? Bo umierają pacjenci tylko jak jest ona i szefowa na oddziale w nocy. A nie jak ona sama jest, więc jakby... A jeżeli próbuję wyrobić szefową? Nie. Jest taka opcja. Dobra kobieta płakała tak rzewnie. Dobra kobieta płakała. Cóż, nic nie powiem, ale nie można zawsze wyrobić łzą. No twoim to na pewno nie. Ja im ufam. Dobrze. Będzie na ciebie. W takim tak razie. Tak, będzie na ciebie. No w końcu to przez ciebie znaleźliśmy się u wujka w apartamencie. I zginęliśmy z windą. Szukamy szefowej teraz, pielęgniarek. Dobrze, ruszajmy. Jak gdyby szukamy szefowej. Jeżeli szukamy szefowej, no to szukamy szefowej. Dobrze. Szukamy szefowej. Ruszacie szukać szefowej pielęgniarek, pani Michaliny. I ja tutaj bym zaproponował, że mimo, że to miała być sesja jednoszczałowa, to żeby ją przedłużyć na dwa szczały. Dobrze. Żeby was nie przeciągać czasowo zbyt żeby późno w noc. Żeby ta przygoda dobrze tak wybrzmiała. Tak. Więc pozostawię was na korytarzu szpitala w Warszawie. I mam nadzieję, że drodzy gracze, wam się podobała sesja. Przepraszam, że wyszło dłużej niż jedna. Spoko. Ja mam tendencję do tego, że z jedno strzału się robią dwu strzały. Ja się mszczę za tego jedno strzała, którego grałeś u mnie 3 sesje, ziomek. To już panowie wiecie, będziemy grali 3 sesje. Ja tu już nie mam władzy. Już będzie tak na końcu ta zagadka. I wtedy nie, chodźmy w drugą stronę. Może preselki są świeżutkie w piekarni. A zwiedźmy tę Warszawę w 95. Tak. Natomiast... Ja bym coś tam ukradł i zakopał. Mówisz. A potem odkopał i zarobił. Czy możemy rozwinąć sobie szczęście, mistrzu gry? Oczywiście, możecie sobie rozwinąć szczęście. Tak, zdecydowanie tak. Drodzy widzowie, dziękujemy wam za tę sesję, która była. Ja mam nadzieję, że uda mi się moi gracze namówić, żeby zagrali tą drugą część, bo... Nie, no tak, no trzeba. I jak widzicie, się w terminie, to jasne. To nie, no. Termin się znajdzie. To... No, Michał, nie wolę się odpowiedzieć. No, dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim.
Dziękuję widzowie Twitchowie, YouTubeowie. Zapraszam na socjale do Aine Universe, do Skrajnie Poczytalnego, do Vesper Tales. I zapraszam też do siebie. I zapraszam na Myślnik. I zapraszam też was, żebyście cieszyli się i bawili dobrze, żyjąc każdego dnia. Do zobaczenia. Pa. Pa. Do zobaczenia.